Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Moim dzisiejszym gościem jest ponownie Wiktor Jaszczuk. Z Wiktorem pracujemy w tej samej firmie Spirosoft. A dzisiaj pracujemy sobie o standardach, czy tworzeniu standardów w firmie. Chodzi o takie stricte standardy na stanowiska juniorskie, regulara i tak dalej. Wiktor, może jeszcze powiesz parę słów o sobie, zanim już przejdziemy do konkretów. Cześć, nazywam się Wiktor. Moją przygodę z pracą w IT rozpocząłem w 2009 roku. W tym czasie pracowałem w kilku firmach, zarówno produktowych, jak i software house'ach. Ciągle jestem aktywnym programistą, zajmuję się aktualnie React Native'em, a też pełnię od jakiegoś czasu rolę line managera, więc łączę tutaj zarówno te sprawy biznesowe, jak i deweloperskie i staram się to robić najlepiej, jak to tylko się da. No dodam, że dobrze ci wychodzi. Dzięki. Taki jeszcze, Wiktor, dzięki właśnie, że zgodziłeś się wystąpić na kanale. Właśnie wcześniej nagraliśmy odcinek odnośnie kariery w firmie. Gdzieś tutaj pewnie podlinkuję. Jeżeli chcecie, to zachęcam do obejrzenia. I myślę, że już możemy przejść do konkretów. I może zaczęlibyśmy od tego w ogóle, czym są standardy i czy są one w ogóle potrzebne. Wiktor, chcesz zacząć? Dobra, to ja odpowiem tak, jak odpowiadaliśmy i w sumie bardzo często to słychać. No zależy, prawda? Bo czy te poziomy seniority są nam potrzebne? One nas szeregują, prawda? Nas szeregują i, że tak powiem, dzięki temu można siebie porównać do innych osób. To jest fajna sprawa, zobaczyć siebie w jakiejś skali i ewentualnie przez to dzięki temu też świadomie budować sobie swoją ścieżkę kariery. Prawda? To jest to. Druga sprawa jest też taka i to też pomaga, ale to już bardziej osobom, które są pracodawcami albo zleceniodawcami, no to wtedy takie poziomy seniority pomagają też w wyznaczeniu pewnych pułapów pracowych, bo najczęściej jednak w zależności od tego, o właśnie, bo czym jest to seniority tak naprawdę? To seniority jest pewną projekcją, czy jakimś mapowaniem jakiegoś poziomu wiedzy i światopoglądu, też sposobu pracy i tak dalej na pieniądze. Bo no, w pracy zawodowej robimy to głównie jednak dla pieniędzy. Dodałbym jeszcze mapowaniem na zakres obowiązków także, tak? To też, oczywiście. No bo jeżeli ktoś jest, kto na przykład, no nie wiem, jest początkujący, prawda? Czyli na tej piramidzie jest na samym dole, taka osoba może po prostu nie być w stanie zbudować dużego, skomplikowanego systemu. Albo, nie wiem, poprowadzić projektu, który będzie, już wiemy, że będzie trwał 2 albo 3 lata i będzie skupiać w sobie, powiedzmy, 10 osób, które nad nim pracują. Testerów, programistki, programistów i tak dalej. Taka osoba po prostu może nie być w stanie tego zrobić, bo nie ma na tyle dużo doświadczenia, żeby to zrobić. To może się po prostu rozlecieć, więc to tak, oczywiście, ten zakres obowiązków jak najbardziej tutaj do tego wchodzi, bo on też idzie. On powinien być mocno skorelowany jednak z zakresem wiedzy, prawda? Jednak tego większe tak, zakresy obowiązków. Ale patrz, że to też daje informacje dla innych członków zespołu, tak? Bo jeżeli ja teraz zostanę do zespołu juniora, regulara, seniora, czy tam, nie wiem, jakąś osobę z wyższym seniority, tak? To ja wiem mniej więcej, po czym się spodziewać, czego się spodziewać po takiej osobie i jak z nią pracować, tak? Bo inaczej będę pracował z juniorem, inaczej z regularem, inaczej z seniorem, a inaczej, nie wiem, tam z architektem, czy z innymi jakimiś tam pozycjami, na przykład menedżerem, czy tak dalej, nie? I to w jakiś sposób tam też klasyfikuje, tak? Jakie ta osoba będzie miała obowiązki, to jedno, a dwa, jak z taką osobą mam na przykład, jak ją mentorować. Ale zobacz, to też jest. Ludzie jednak lubią kategoryzować, lubią szufladkować, prawda? Ludzie raczej mają tendencję do tego, to też jest oczywiście moje prywatne zdanie, być może są też do tego, być może są też badania jakieś psychologiczne, które popierają coś takiego, że jednym słowem albo jakimś krótkim określeniem chcemy
zbierać jakiś cały zestaw myśli, prawda? No bo nie wiem, jeżeli mamy na przykład tych 5 poziomów seniority, 10, ile tam mamy, 3 w zależności od tego filmu, to łatwiej nam powiedzieć i czegoś się tak mniej więcej spodziewać, mówiąc junior, senior, albo jakiś tam principal, albo jeżeli w firmach mamy je po prostu te stanowiska ponumerowane, prawda? S1, S2, albo nie wiem, różnie, w różnych firmach to jest robione, niż powiedzieć, to jest osoba, która na przykład, nie wiem, zna dobrze język angielski, albo nie wiem, często za tymi poziomami seniority idą albo jakieś opasłe pomiska, albo bardzo, bardzo długie Excele z jakimiś tam wymaganiami i tak Tak, dalej, i tak dalej. albo 3 lata robiła, 3 lata koduje, tak? Ale Dokładnie. To, gdzie i co robiła? ale to nie wiadomo, co to znaczy 3 lata koduje, bo można, że tak powiem, 3 lata kodować i można być na przykład w projekcie, który dużo nauczył i Tak, a wiesz, a mogłeś pisać skrypty jakieś matematyczne, albo jakieś machine learningi robić, czy jakieś funkcje po prostu a nie. pisać, tak? Albo być naukowcem i na studiach sobie pisać jakieś właśnie skrypty do wyliczania, do przeliczania czegoś. Też kodowałeś 3 lata. Tak, kodowałeś 3 lata, po czym, że tak powiem, czas zdobywania tej wiedzy jest ważną składową. Moim zdaniem jest dosyć ważną składową, ale też liczy się, co się robiło w tym momencie, prawda? Czy to środowisko się zmieniało często, czy nie. Więc moim zdaniem, te poziomy seniority są takim bardzo dużym ułatwieniem dla nas do tego, żeby, że tak powiem, wiedzieć, czego mniej więcej się spodziewać po danej osobie i z kim rozmawiamy, bo łatwiej powiedzieć. Zatrudniliśmy seniorkę i aha, dobra, no to może mi na przykład tutaj pomoże. A tak, no nie wiem, zatrudniliśmy kogoś. Proszę, tutaj jest na przykład pełna analiza, masz cały, co nie wiem, jakieś tomiszcze, prawda, które opisuje daną taką Tak. osobę. A jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie wspomnieliśmy, czyli mianowicie ścieżkę kariery, tak? Bo jeżeli, załóżmy, jeżeli mamy tylko stanowisko programistę, tak? No to ktoś, wiesz, będzie robił jako programista, no to, znaczy wiesz, jeżeli awansujesz, to też czujesz jakby jakieś docenienie, jakiś progres, że ty faktycznie ktoś cię zauważył, że ci ten skillset rośnie, tak? A jeżeli ty robisz 10 lat jako programista i możesz robić bardziej zaawansowane rzeczy, tak? Ale de facto, wiesz, ani twoja jakby pozycja się nie zmieniła, twój zakres obowiązku się nie zmienił, jakiś nikt tego jakby nie docenił, nie? Bo to jest też jakaś tam forma docenienia pracownika, czy tam osoby. Zostawmy sobie teraz to IT. Zobaczmy sobie, jak to jest na przykład wygląda w innych działach przemysłu, gospodarki, usług, albo na przykład usług publicznych. Prawda? Zacznijmy sobie na przykład od tego, co będzie najłatwiejsze, czyli usługi publiczne. Armia. Mamy stopnie, mamy rangi. Żeby dostać wyższą rangę, trzeba skończyć studia na przykład na niektóre przypadki. Żeby zostać oficerem. No z tego, co wiem, trzeba już mieć to wyższe wykształcenie. Żeby zostać jeszcze zostać wyższe te stopnie oficerskie, trzeba skończyć odpowiednie wyższe szkoły wojskowe, czy to akademie, czy to już teraz uniwersytety. A może trzeba to zrobić gdzieś za granicą, w jakimś kraju, nie wiem, na przykład na stanowisko Jakieś obozy, może generalskie. treningowe, szkolenia. Tak, no albo na przykład, nie wiem, akademie wojskowe, jechać do Stanów Zjednoczonych i na przykład skończyć akademię wojskową w Stanach Zjednoczonych, prawda? Więc mamy tutaj te poziomy, no i tutaj w tej armii już wiemy dokładnie, tutaj widzimy, mamy łańcuchy dowodzenia i tak dalej, tu już jest to wszystko skodyfikowane i dokładnie wiadomo, co tutaj idzie dalej. Co jeszcze? Urzędy. Urząd Skarbowy. Przecież tutaj też mamy osoby starszych rewidentów, młodszych, inspektorów i tak dalej. Też mamy tutaj pewną hierarchię. Ona się też wiąże z latami przepracowanymi w danym urzędzie, no ale to też idzie za tym oczywiście pewne doświadczenie oraz to, co się robi w takich urzędach, prawda? Bo zmienia. No, sprzedawca też, znaczy, wydaje mi się, że chyba w większości branż po prostu będą jakieś tam, przynajmniej już miał juniora, seniora, tak? Czy tam, Mamy no, ta. jakieś hierarchie. Mamy jakieś hierarchie. To nie wiem, czy są. No może by się znalazły jakieś przemysły takie, które rzeczywiście ktoś może pracować z, nie wiem, z 20 lat i rzeczywiście te stanowiska są płaskie. Ale raczej jakieś mamy tutaj. No nie wiem, mówimy, że No, ktoś jest pracownik starszy. na produkcji, tak? Taki, To, to, to. taki albo taksówkarz, tak? Znaczy takie na stanowiska, które nie wymagają kwalifikacji, tak? Że w sensie, że możesz wziąć tam, nie wiem, gostka z ulicy, go tam 2-3 miesiące przeszkolić, on tam po prostu będzie robił robotę i to jest koniec jego szkolenia, tak? O tam nie musi teraz zbierać wiedzy, się rozwijać.
Tak, Co ale za... jeżeli już mamy ten, powiedzmy, wiesz, że wydaje mi się, że jeżeli mamy coś takiego, że no, ta osoba musi się rozwijać i z tej wiedzy dużo, tak, to wtedy się pojawia problem, że no jakoś fajnie byłoby to zakwalifikować, tak, bo jak mamy Tak. osobę, która robi rok i robi 10 lat, to jednak ich poziom wiedzy jest inny i może też stanowiska są inne. Może być, dokładnie. Ale tu też myślę, że ważną rzeczą jest to, że tutaj mówimy już o strukturach, organizacjach. Jeżeli mamy na przykład jednoosobową firmę, no to ciężko mi by było powiedzieć, a już teraz jestem seniorem, bo na przykład na własny garduszek jako freelance już robię 4 lata, prawda? Kto mnie ocenia? No Tak. ja oceniam siebie sam, prawda? Mówię, jestem seniorem, bo robię to 3 lata. Więc myślę, że tutaj jeszcze w tej kwestii związanej z tym seniority jest to ważne, że to nie jest też, ten stopień seniority też nie jest samooceną, tylko jest jednak czymś, co jest uznane w jakimś szerszym gronie. To też jest dosyć Tak, ważna bo kwestia. żeby to wprowadzić, to w ogóle musisz mieć jakieś wielkości organizację, tak? No bo tak jak powiedziałeś, nie wprowadzisz tego w jednoosobowej firmie, bo na zwyczajnym świecie tam nie ma to sensu, tak? Jeżeli ty jesteś sam albo pracujecie w dwie czy trzy osoby, no to po co wam jakiekolwiek seniority, tak? To już może być to, chociaż już jak mamy 3 osoby, to już może bym się nawet pokusił o coś takiego, bo w tym momencie, jeżeli mamy na przykład firmę, która, no dobra, zatrudnia sobie te 3 osoby, jest małą firmą, robimy sobie jakieś tam zlecenia, ale na tym rynku już jesteśmy 10 lat, z czego główny mój pracownik, no, pracuje ze mną od tego początku, czyli od tych 10 lat, ale mam kogoś jeszcze, kogo zatrudniłem powiedzmy 2 lata temu, no i mam kogoś, kto jest teraz u mnie na praktykach, prawda? Mam jakieś tutaj te stopnie zaszeregowania. Mogę powiedzieć, że to są programiści wtedy, prawda? Mogę, prawda? Ale można byłoby na przykład tej osobie, która już pracuje ze mną długo, można by powiedzieć, że to już na przykład już jest starszy programista, prawda? Już tutaj przy 2 osobach może jeszcze nie, ale no przy jednej osobie to już definitywnie. W szczególności jak sobie jesteśmy, że tak powiem, sami sobie jesteśmy sterem, żaglem i okrętem, no to może No, jednak chyba nie. że wcześniej pracowałeś na przykład, wiesz, tam senior, principal, architekt, czy coś Tak, takiego, nie? ale zobacz, ale to w tym momencie najprawdopodobniej zostało to tobie nadane albo uznane, na przykład w czasie procesu jakiejś rekrutacji, albo Czyli to masz jakiegoś senior. potwierdzenie przez zewnętrzny jakby podmiot. Dokładnie, A nie przez że jakiś. sam tak, a nie, że sam mówisz, że ja na studiach kodowałem 3 lata i bach, jestem seniorem. Tak, to raczej nie. Znaczy, można przyjść. Oczywiście można przyjść i powiedzieć na rekrutacji, że zgłaszasz się i mówisz, że w swojej ocenie jesteś tym seniorem. I teraz pytanie. Bo można zostać, że tak powiem, wybronić się i zostać uznanym taką osobą seniorem. Można się nie wybronić. Wtedy ktoś powie. Nie, może jednak rzeczywiście w naszym zrozumieniu, na przykład i przy pomocy standardów, albo porównując do tego do grupy, którą my już tutaj zrzeszamy u nas w firmie, porównując, nie pasujesz do takiego stanowiska, bo i tutaj na przykład teraz można usłyszeć i powiedzieć na przykład, dlaczego na przykład tak jest. Często jednak tego nie słychać, prawda, w czasie tych rozmów rekrutacyjnych, ale jak się dopytuje i tak dalej, to istnieje szansa, że można uzyskać taką odpowiedź, prawda? Niemniej jednak te standardy, te seniority, to już jest jednak coś, co wychodzi, może wychodzi z naszej inicjatywy, ale rzeczywiście jest ogłaszane przez inną osobę. Przez inną osobę albo przez jakąś grupę i dobrze jest też, i uważam, że tak powinno też być za każdym razem, kiedy ta decyzja jest uznana w szerszym gronie i jest niekwestionowana. To jest bardzo ważna sprawa. A co rozumiesz przez niekwestionowana? No bo zobacz, mamy na przykład sytuację taką, że mamy w sobie jakiegoś dowolnego pracownika. Ten dowolny pracownik ma jakiegoś swojego, powiedzmy, ma jakąś swoją kierowniczkę. Prawda? W tym zespole. Ta osoba sobie na przykład koduje, jest uznana przez zespół jako taką osobę, która jakoś niespecjalnie się wyróżnia. Robi robotę, ale też, że tak powiem, robi taką samą robotę jak cała reszta tego zespołu.
Nie, niespecjalnie. Wszyscy jesteśmy, powiedzmy, takimi zwykłymi, regularnymi deweloperami. I przychodzi to do czego, że są różnego rodzaju koleje tutaj losu. Sytuacja, która zdarzała się do tej pory dosyć często przez ostatnie lata, kwestie podwyżkowe. Na przykład, albo słyszę, jeżeli nie dostanę na przykład tyle i tyle pieniędzy, to zmieniam firmę. No dobra, ale na przykład wiem, że jako na przykład ta kierowniczka wie, że taka osoba jest potrzebna jej do zakończenia tego projektu, bo na przykład, no nie wiem, ten, bo dzierży odpowiednią wiedzę, albo na przykład ma, będzie problem na przykład ze znalezieniem takiej osoby na zastępstwo. Jest jakiś na przykład termin, bardzo taki niespecjalnie odległy, ale już rzeczywiście jesteśmy troszeczkę poza tym naszym harmonogramem. Nie skończymy bez dodatkowej osoby, jeżeli nam się to, w jakiś sposób się nam to wysypie. No i sytuacja jest taka, że żeby na przykład dostała taka osoba podwyżkę, to są w większości, w dużej części firm są pułapy płacowe. Są tak zwane te widełki. Te widełki często też były gdzieś ogłaszane, na przykład na ogłoszeniach o pracę, w mniej lub bardziej zaawaluowany sposób. No i na przykład jest sytuacja taka, że taka osoba wychodzi poza te swoje widełki płacowe na danym stanowisku. Co się wtedy robiło? Mamy dwie możliwości. Albo taka menadżerka może przyjść i powiedzieć: mogę dać tobie tyle i tyle najwięcej, bo tyle już na przykład już zarabiają u mnie seniorzy. A ty na przykład nie jesteś w mojej ocenie seniorem. Albo na przykład dogadujemy się, wiemy, rozmawiamy sobie tutaj ze sobą i na przykład nie spełniasz jakichś wymagań. O tym myślę, że o tym porozmawiamy gdzieś, o tych wymaganiach w dalszej części rozmowy. Ale słyszymy o tej menadżerki nie. Jeszcze nie senior, prawda? Czyli zatrzymujemy się na jakimś pułapie. Bo dalej już, że tak powiem, od strony tej menadżerki nie będzie tego pozwolenia. I co można zrobić? To taka osoba mówi: to dobra, idę, prawda? Tam na przykład dają mi więcej, dobra moja, skorzystam. Okej, nie ma problemu. Tylko że wtedy taka menadżerka znowu staje przed tym dylematem, czy straci tego człowieka, czy nie. Co można zrobić? Może pogodzić się z porażką i jakoś to przełknąć i powiedzieć: jakoś to będzie. Albo może też zacząć kombinować. I wtedy co można zrobić? Najprostszą rzeczą, którą można zrobić, to, że skoro problemem jest to, że jest jakaś granica na seniority, to jeżeli zmienimy to seniority, to w tym momencie wchodzimy w inne pułapy płacowe. I okej, dobra, menadżerka rozwiązała swój problem. Ma człowieka, którego zatrzymała w danym projekcie. Ta podwyżka jest już jakoś ustrukturyzowana, ma jakieś, że tak powiem, podparcie. Wszystko się zgadza. Jaki jest problem w mojej ocenie długofalowej, też tutaj jak zauważam, jak pracuję jako kierownik liniowy i też jako programista przez tych wiele lat, gdzie też widziałem takie sytuacje. To jest bardzo niszczące dla całego teamu. Bo taka osoba nagle zostaje tym seniorem. Cała reszta tymi seniorami, seniorkami nie jest. Nie wiadomo, jak to jest. Pojawia się poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Taka menadżerka potrafi sobie też przez to zrobić dużą krzywdę, prawda? No bo w tym momencie może utracić zaufanie całego tego zespołu, prawda? Ta osoba na przykład nie dostała. W naszej ocenie nie należy się jej, bo robi dokładnie to samo, co my. A my na przykład czegoś takiego nie dostajemy. W jaki sposób wytłumaczyć takim ludziom? I wtedy takie osoby mogą nie uznać twojego seniority. W dużej części będą siedzieć cicho, ale mogą też być takie osoby, które będą po prostu siedzieć i będą to jasno kwestionować. Albo mogą na przykład reagować wrogo, nie wiem, podkładać robotę, albo no i skoro jesteś, że tak powiem, seniorem, to powinieneś sobie z tym poradzić. Proszę, dostajesz teraz najtrudniejsze zadania w całym zespole i tak dalej. Więc to też jest pewne niebezpieczeństwo, prawda, do Tak, i tego. jeszcze bym dodał, my to kiedyś rozmawialiśmy też, jak jeszcze Spire był dużo, dużo mniejsze. I tam wtedy rozmawialiśmy też o uznaniu, nie w kontekście teamu, bo mieliśmy wtedy
takie teamy, że zazwyczaj tam chyba jeden senior pracował w zespole, tak? Tylko wtedy rozmawialiśmy też o uznaniu, czy jesteś rozpoznawalny w firmie, czy zauważalny przez inne osoby po prostu z innych projektów, tak? Czy one cię znają i czy one cię też uznają, powiedzmy, jako takiego równego trochę sobie, tak? Że jednak ty umiesz te rzeczy, które one robią, powiedzmy, na porządku dziennym, no na jakimś tam przyzwoitym poziomie, tak? Z taką oceną i z takimi na takich warunkach pracuję już prawie, no mogę powiedzieć, prawie już 9 lat. Z tym, że w szczególności to dotyczy tych wyższych poziomów seniority, prawda? Tych takich senior to już to może, ale już na przykład w naszej organizacji stanowisko leada albo principala, no to już uważam, że takie osoby powinny być szeroko znane, prawda? To nie jest taka osoba, która... Takich osób jest mało w firmie, bo to tak jak z Gaussem, prawda? Mamy tego Gaussa i w dobrych, zdrowych organizacjach właściwie powinny też te stanowiska rozpływać się według tego dzwonu Gaussa. Możemy być bardzo specjalistycznymi firmami, na przykład możemy mieć ten dzwon lekko przesunięty, na przykład w stronę seniorów, prawda? Albo czasem, jeżeli robimy jakieś proste rzeczy, to może trochę też w stronę regularów, juniorów, regularów i tych. Niemniej jednak w każdym przypadku tych leadów i tych seniorów jest już stosunkowo, jest już dużo mniej w porównaniu do tego, do tych ról regularnych, prawda? Których powinno być w sumie jak najwięcej wtedy w takiej organizacji. I takie osoby już powinny być jednak rozpoznawalne, zarówno przez innych pracowników, przez deweloperki, deweloperów, ale też przez i osoby, które są PM-kami, PM-ami, dyrektorów, może zarząd, a może już w ogóle najlepiej to już na tych najwyższych stanowiskach, gdzie już, że tak powiem, rozpoznawalność takich osób wykracza poza firmę. I na przykład takie osoby są znane już na przykład w mieście, albo może na przykład i w całej Polsce, a może na świecie, to już im ten, że tak powiem, szerszy ten zakres oddziaływania danej osoby i to, że takie inne, że tutaj mamy ten taki łańcuch poświadczeń, mówi tak, pracuję z taką osobą, poświadczam, rzeczywiście ta osoba się zna i tak dalej. I ja uważam, że taka osoba jest, ma to takie stanowisko, chce rozmawiać, traktuje osobę jako mistrzynię, mistrza, guru, chce się od takiej osoby uczyć, jest to pewnego rodzaju uznanie. I to też, że tak powiem, pokazuje to, że dana osoba może jest odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. Da? I nie jest to rzeczy i społeczeństwo zgadza się z tym seniority, czyli z tym taką labelką, z tym takim uproszczeniem, prawda? I tego, że my coś tam, powiedzmy, uważamy o tej osobie, prawda? To jest ważne. W mniejszych, czy tych niższych, tych przy niższych seniority, taka rozpoznawalność nie jest już taka bardzo potrzebna, prawda? Tutaj już dobra robota. To w jaki sposób się pracuje. Tak, ale to też myślę, że zależy od firmy, tak? Bo no, od wielkości bym chyba powiedział, tak? Bo jeżeli masz małą firmę i... No to też dobrze, żeby ci seniorzy też na przykład pomiędzy zespołami tak było jakieś uznanie, że okej, dobra, to nie? Ale jak już masz jakieś duże organizacje, tak, no to ciężko, żeby tam się wszyscy znali ze wszystkimi, szczególnie właśnie na tych, no, jeżeli regular senior, nie? Tak jak mówisz, te wyższe stanowiska, wtedy właśnie już jakby ta potrzeba została przeniesiona, myślę, że na te wyższe po prostu stanowiska. Tak, to zostało przeniesione na te wyższe stanowiska, niemniej jednak uważam, że to jest dosyć użyteczne, prawda, bo to jest uwierzytelnienie tego stanowiska, prawda? Jeżeli twoja osoba oddziałuje na całą firmę, to myślę, że to jest też to, co możemy, to jest takim nawiązaniem do tej budowy ścieżki kariery, o którym tam rozmawialiśmy trochę też wcześniej. To pomaga w tej budowie tej ścieżki kariery. I to też, no co mogę powiedzieć, wspomaga wymianę wiedzy, prawda? Dane osoby cię znają, mogą przyjść na przykład do ciebie o poradę. One się czegoś od ciebie nauczyły, a w dużej części mogę powiedzieć, że i wtedy taki nauczyciel uczy się od takich osób, które mogą przyjść z danym problemem, bo może będziesz mieć problem i możesz, że tak powiem, mieć odpowiedź z półki. Byłem, robiłem, wiem, znam, czytałem,
To jest coś, co rzeczywiście. A może jest na przykład taka rzecz, która jest dla ciebie zupełną nowością i możesz nie wiedzieć. I może na przykład powiedzieć wtedy: nie wiem, problem jest dosyć ciekawy, zajmę się tym, dam ci, zwrócę ci odpowiedź. To jest ciekawe pytanie, prawda? I w tym momencie możecie się nauczyć czegoś wspólnie. No i też, że tak powiem, ten krąg znajomości, uznania, że tak powiem, się poszerza. Bardzo użyteczne, aczkolwiek tak, zgadzam się z tobą. Jeżeli mamy firmy nieduże, albo nie wiem, jeżeli wszyscy pracujemy w jednym i w tym samym pokoju, albo w jakimś, nie wiem, niespecjalnie dużym open space, raczej się znamy. Dla wszyscy. Tutaj, jeżeli już mamy firmy kilkuset osobowe, może kilkutysięczne, no to już w tym momencie to może już mieć troszeczkę większe znaczenie, prawda? Bo tutaj już rzeczywiście nie da się wtedy znać wszystkich tych osób. Ale już to, że na przykład jest dany tam, powiedzmy, jakiś tam principal czy senior, i on jest ogólnie znany na przykład w całym oddziale, w biurze, no to już o czymś mówi. I wtedy takie osoby też, no, masz dodatkowy, że tak powiem, można byłoby powiedzieć, że to jest warunek konieczny, ale niekoniecznie wystarczający do tego, żeby mieć, że tak powiem, takie stanowisko, prawda? W takiej sytuacji. To jest to. Mieliśmy jeszcze tutaj, widzę, że tutaj na liście mieliśmy to właśnie, czy w każdej firmie potrzebujemy wszystkich stanowisk, prawda? Nie wiem. Ja mam jakieś takie zdanie. Jakie jest twoje zdanie na temat, jaka jest taka, oprócz tego, że dobra, jak mamy te pojedyncze, jak jesteśmy sami w firmie, no to mamy, powiedzmy, no nie mamy tych stanowisk, albo nie wiem, mamy to jedno stanowisko, prawda? Jestem programistą. Ale takie minimum w sumie. Jakie byłoby, bo zastanówmy się, jakie byłoby minimum, jakie byłoby maksimum liczby tych seniority? Znaczy, myślę, że to rynek trochę wyznaczył, nie? Bo jak sobie popatrzysz na firmy, to takim powszechnym minimum to są trzy stanowiska, tak? Czyli junior, regular, senior. A maksimum to chyba to, co mają Google czy Facebook. Nie pamiętam dokładnie. Google chyba ma 9 stanowisk, Facebook nie pamiętam, może nawet 10. Ale to też jakieś te liczby są podobne, tak? I oni też po coś to zrobili, tak? I u nich te najwyższe, jak tech leada, też tam czasem sobie obserwuję, to jest taki gostek, który był tech leadem w Google, Facebooku i on też właśnie mówi, że już tam od tego chyba C5 czy C6, żeby na to awansować, to ktoś musi odejść, tak? No, nie? I też mówię, że do któregoś tam poziomu właśnie tego C5 to jeszcze w miarę łatwo jest awansować, ale na te wyższe to albo się musisz naprawdę bardzo mocno wykazać, albo no, muszą ci miejsce, albo stworzyć stanowisko dla ciebie, stricte, nie? Czyli musisz coś faktycznie robić, albo ktoś musi odejść i wiesz, wtedy ty na te miejsce wejdziesz i. Albo trzeba być właśnie, no właśnie, to tak, żeby stworzyli takie stanowisko, to właściwie trzeba być jednostką wybitną wtedy w skali takiego Microsoftu, albo w skali takiej Mety, prawda? Dla mnie takim minimum to są dwa stanowiska, bo można mieć po prostu, zawsze ktoś były, chociaż nawet w takim urzędzie skarbowym jest młodszy, jest osoba młodsza, jest tam na danym stanowisku, tam powiedzmy młodszy rewident, rewident i starszy rewident, prawda? Więc mamy te trzy. Może być po prostu, no, nie wiem, programista i starszy programista, bo u nas po polsku ten senior to jest po prostu starszy programista. Ale co do mnożenia tych stopni, tych seniority, to też tutaj w zależności od potrzeby, prawda, i od skali firmy, prawda? No bo sztuczne mnożenie takich stanowisk jest niepotrzebnym zamieszaniem. I to też, że tak powiem, w dużej części uważam, że też nie pasuje, prawda? No bo po co mnożyć sztucznie takie stanowiska, prawda? No, tak, no bo jak masz powiedzmy 10-osobową firmę i masz 10 stanowisk, tak, no to sam sobie trochę chyba, znaczy, dobra, może są przypadki, w których faktycznie to miałoby sens, ale tak na logikę to trochę sobie jakby komplikujesz życie, tak, no bo teraz musisz to wszystko popisywać, musisz jakieś reguły porobić, tak, i zamiast się skupiać na przykład na prowadzeniu biznesu, to ty się skupisz na jakichś dywagacjach, czy ta osoba jest na stopniu A, czy na stopniu B. Znaczy, to tutaj wejdę z tobą w polemikę, bo
Uważam, że jeżeli mamy to spisane, albo są jakiekolwiek zasady, które są, że tak powiem, już gdzieś, albo chociaż częściowo spisane, a częściowo chociażby wynikające już z tradycji, co też jest moim zdaniem rzeczą, która przechodzi, to jest też dużo, to też jest dużo firm, bo w opozycji są firmy, których nic nie ma, prawda? I jest tylko typowa uznaniowość, za to tych stanowisk jest masa i nikt nic nie wie, prawda? A jeżeli na przykład mamy sytuację, w której ktoś coś chce, tak, tutaj jak tak wróciliśmy do tego punktu z tą podwyżką, prawda, i ze zmianą seniority, to też bywały takie firmy i takie sytuacje, w których na przykład tworzono takie stanowiska, prawda, no bo trzeba było coś umotywować, prawda, i nagle zostawało się, powiedzmy, nie wiem, starszym specjalistą albo dyrektorem od, i tutaj wstaw jakąś taką bardzo nazwę, taką jakąś nazwę, która właściwie nic nie mówi i nie wiadomo, czym taka osoba się zajmuje, prawda? Później dużo osób, które przychodzi, się tak patrzy, mówi, nie wiem, co ta osoba robi. I później drugą rzeczą, która przychodzi, pewnie chciała przyjść po podwyżkę i, że tak powiem, inaczej się nie dało, więc stworzono dla takiej osoby stanowisko. Albo nie wiem, nic nie umie, ale na przykład jest, powiedzmy, znajomym, czy tam znajomym kogoś, bo jest z zarządu. No i trzeba było coś takiego przygotować. I ta osoba tutaj, że tak powiem, mocowana, prawda, odpowiednio i Tak, tyle. tak. Ja też pracowałem w jednym z projektów, gdzie gostek, chyba z, nie wiem, bardziej za zasługi firmy niż za umiejętności, został architektem. No ale według mnie tak dla niego trochę umiejętności technicznych jeszcze brakowało, nie? Znaczy on miał po prostu nieaktualizowaną wiedzę od iluś lat. Świetnie znał po prostu produkt, świetnie znał domenę, ale technicznie no, trochę powiedzmy leżał, nie? A no, mój strzał jest taki, że dostał tego architekta branży za zasługi firmie, pewnie żeby nie odszedł i jakieś forma podwyżki, tak? Czy tam nagrody, nie? I często się dzieje tak, nie? No i jeszcze kolejny punkt, że prawdopodobnie nie był punktu odniesienia, nie? No bo oni nie mieli innych architektów w firmie, więc nie mogli stwierdzić na przykład, czy on już ma umiejętności na tyle, że faktycznie to jest architekt na przykład, tak? Dla nich, czy ja byłem w takich sytuacjach? Teraz sobie nie przypominam, ale może być też, może by, mogło być też tak, że no, był najdłużej, najlepiej to zna i dla nich było to good enough, prawda? Czy są osoby, które wiedzą, znają się lepiej na tym tak zwanym szerokim rynku? Pewnie tak, ale dla nich, na ich możliwości i tak dalej, była to najlepsza osoba i że tak powiem, taka osoba. To, jak ona to robiła przez tym wiele, wiele lat, wystarczyło hermetycznie. Zamknięcie w tym projekcie, że tak powiem, otworzy się to okno, przyjmie się te osoby gdzieś nowe, prawda? Tutaj, które były, widziały, uczestniczyły, czy to w tworzeniu jakichś różnego rodzaju praktyk, standardów, albo po prostu no, robiły odpowiednią robotę z odpowiednimi ludźmi. I zdobyły to doświadczenie i wiedzą, że a tutaj to robicie. Ja już byłem w takiej sytuacji. I wiem, że to nie zadziała. W danym kontekście, w tym kontekście to nie zadziała. Ale jeżeli coś tutaj, no może tak, ale wiem, że na przykład na dłuższą metę, no nie wiem, doprowadzi to do stagnacji, albo zaraz będziemy mieć tutaj problemy, albo będzie to nierozwojowe i tak dalej, prawda? Więc tu to poszerzanie swojej wiedzy, praca nad swoim warsztatem jest bardzo ważna. Zresztą. Chyba nigdy nie warto się zatrzymywać. Nawet już jak się, a w szczególności już jak jest się na tym wyższych stanowiskach, warto podtrzymywać i odświeżać tą swoją wiedzę. Prawda? To. Tak, zgodzę się, ale też myślę, że im wyżej jesteś, i to też ostatnio ze znajomym rozmawiałem na konferencji JS Poland i w jaki sposób on podchodzi do nauki. On jest bardzo doświadczonym programistą, no i on jest aktualnie podchodzi w taki bardzo picky sposób do tego, czego się uczy. Wybiera po prostu rzeczy, których się uczy, i myślę, że to jest bardzo fajne podejście już na jakimś
poziomie, tak, bo ty już nie chcesz tracić za dużo czasu, masz jakieś sensowne podstawy, tak, i teraz wystarczy, dobra, nie znam tego wzorca, o kurde, to jest ciekawe rozwiązanie, sobie zobaczę, jak ktoś to rozwiązał, tak, na przykład sygnały, nie, teraz wchodzą tak na grubo do Angulara i wiesz, dobra, sobie poczytam implementację, jak oni zaimplementowali te sygnały, nie, jakich wzorców używali, nie, czym się inspirowali, wiesz, sobie siedzisz 2-3 dni, ogarniesz temat i się rozszerzysz w jakimś tam stopniu. Dokładnie. Można też korzystać z wiedzy innych, bo można przyjść porozmawiać, prawda? Ja na przykład bardzo lubię raz na jakiś czas, raz na jakieś 2-3 lata, na przykład odświeżam sobie tą taką bardzo podstawową wiedzę z tego, co robię. Czyli na przykład, nie wiem, przeczytam sobie dokumentację JavaScripta i TypeScripta, albo przeczytam sobie dokumentację Reacta i React Native'u. Tak od podszewki, prawda? Tutaj te guidy i na przykład, no nie wiem, API reference. Ze względu do tego, że a może będą jakieś nowości, które na przykład mi minęły, a może, że tak powiem, coś się zmieniło, a może coś przeskoczyłem, to nie musi być takie ślęczenie na tym. Mogę na to przeskanować, mówię, dobra, pamiętam, pamiętam, pamiętam. A tutaj na przykład, o, to go na przykład wygląda na to, że mi to umknęło, prawda? I po tylu latach tutaj mi wychodzi i widzę, że rzeczywiście to potrafi mieć jakieś znaczenie. No i to też, co ostatnio rozmawialiśmy, prawda? Na tych wyższych stanowiskach. No to kodowanie i tak dalej, ono jest ciągle bardzo ważne, ale w tym realnym czasie swojej pracy już część tego już schodzi sobie na, nie wiem, 50-40%, a tutaj już wchodzą na przykład te kwestie już biznesowe, w szczególności jeżeli mówimy o jakichś takich firmach, które zajmują się, no nie wiem, usługami, prawda? No nie, w software house'ach, prawda? Tu widzę, że rzeczywiście duże takie osoby na tych wyższych stanowiskach biorą czynny udział rzeczywiście w kształtowaniu tego biznesu, dowiadywaniu się, jakie są, co jest do zrobienia i tak dalej, więc tutaj wchodzą troszeczkę już te, na przykład ten rozwój kompetencji miękkich, który jest szalenie ważny, a który jest bardzo trudny do nauki, moim zdaniem. Bo tego się nie nauczysz z Tak, książek. bo nie ma jakiś stricte, właśnie, nie wyczytasz tego, tak? Nie masz kursu, tutoriala, jak pracować z klientem, tak? A nawet jeżeli masz, to pójdziesz do innego klienta, do innej branży i to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Tu jest coś takiego, jak na przykład ja widzę, jaka jest różnica między pracą z kodem a pracą z ludźmi. Praca z kodem jest dobrze zdefiniowana. Frameworki, biblioteki są zdefiniowane, mamy jakieś UZUSy i dobre praktyki, które, że tak powiem, robi się, są sprawdzone przez szersze grono. I przede wszystkim problemy są przewidywalne, tak? Że ty dostaniesz błąd, to sobie wrzucisz Google'a i to wiesz, tak? A tutaj ktoś ci powiedział jedno, ale zrobił minę, tak? I No właśnie. jeżeli ci ktoś nie powiedział, ty słuchaj, ale to jest na przykład, nie wiem, klient z UK, tak? I on to, ty nie powinieneś do końca patrzeć, co on tam mówi, ale ty patrz, zobacz, jaką minę zrobił, nie? I ta mina jest ważniejsza niż to, co on powiedział, tak? Czy tam ze Dokładnie. Stanów, czy coś tam. Kontekst i tak dalej. Tutaj te wyższe stanowiska, tu już wchodzi w grę obycie towarzyskie. Z niektórymi klientami trzeba umieć porozmawiać o ogródkach. Taki klient musi się też, dobrze by było, gdyby się dobrze przy nas czuł, prawda? I nam, oczywiście to też i tutaj zahaczenie do naszego poprzedniego filmu, zaufanie. Zaufanie i wiara w to. I zobacz, tu też nawiązanie do tego, bo tak omawiamy, ale do tej pory jeszcze tego nie powiedziałem głośno. Te seniority to są małe takie etykietki do dużych problemów albo do dużych zbiorów pewnych danych i cech. Prawda? Tak można byłoby to sobie zrobić. W jaki sposób? I tutaj też powiemy sobie, czy trzeba wszystko umieć i tak dalej. Ja sobie gdzieś pewnie zaraz sobie zahaczymy o ten temat, to co robić, albo co trzeba umieć, albo nie umieć. Ale ja sobie nie przypominam, że jak na przykład rozpoczynaliśmy rozmowę z klientem, to wyglądało to w taki sposób. Drogi kliencie, proszę bardzo, tu jest nasz zespół. Nasz zespół składa się tam, powiedzmy, z
regulara seniora, mamy tutaj liderkę tego zespołu i tutaj proszę bardzo jest dokument, który mówi o tym, co to znaczy, że te osoby są na takim takim stanowisku. No najczęściej tak to nie wygląda, albo mój dzień dobry, nazywam się Wiktor i jestem powiedzmy tam seniorem, principalem, liderem, cokolwiek S10, a tu jest kartka, która mówi, co to dokładnie znaczy. Tylko najczęściej mówimy, jestem seniorem i wtedy taka osoba mówi, aha. Albo jak ja często na przykład słyszę od jakichś PM-ów z naszej firmy, z innych firmy i tak dalej. Mówimy o tych samych ludziach, używamy tych samych pojęć, ale myślimy w zupełnie inny sposób. No bo nie ma żadnego systemu, Tak. stałego systemu odniesienia. I to jest też tylko to, co my uważamy, co jest tą taką wiarą w to, że tak powiem, że ktoś jednak mi pasuje do tej labelki. A dobry jest, ta osoba jest dobra w tym i w tym, ale tutaj niekoniecznie dobra w takiej. Albo ja bym nie powiedział, że to jest na przykład lider. Powiedziałbym, że to jest senior. Albo ta osoba jest regularem. U nas taka osoba byłaby leadem już na przykład. Naprawdę macie bardzo wysokie wyśrubowaną u siebie standardy w firmie. Bywają takie zdania na ten temat. Tak, bo też będą, wiesz, w różnych typach firm będą wymagane różne typy umiejętności na Dokładnie. różnych stanowiskach. Tak, bo jeżeli weźmiemy software house'y, akurat tu pracujemy, to mamy najwięcej doświadczenia, żeby o tym tak mówić, no to u nas bardzo mocno są ważne umiejętności komunikacyjne. Tak, im wyżej jesteś, tym one są ważniejsze. A jeżeli ktoś już pracuje stricte w firmie produktowej, albo na przykład wysyłasz rakiety w kosmos, tak, jak pracujesz za Maska, to może już tam niekoniecznie są ważne to, jak ty się dogadasz tam z kimś tam, tak, bo jeżeli jesteś naprawdę wybitny, to nie ci znajdą osobę, żeby się z tobą dogadała. Tak. I tam będą ważniejsze na przykład umiejętności techniczne i to, że ty na przykład, nie wiem, jesteś świetnym jakimś fizykiem, czy tam jakiś ogarniasz na naprawdę jakiś temat, tak, i możesz być seniorem, czy principalem, czy tam, nie wiem, S 100, tak, kimś tam, ale no, i jesteś świetny w umiejętnościach technicznych, ale na przykład już miękkie nie musisz mieć, tak, bo twoja specjalizacja tego nie wymaga. Tutaj są ważne, myślę, że tak, może można byłoby to pokategoryzować. Po pierwsze, firmy produktowe i firmy software house'owe na przykład, które mają szerokie spektrum działania, prawda? Można by powiedzieć, że taka osoba, która jest deweloperką, deweloperem w danej firmie, raczej powinna być uniwersalna w software house'ie, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Możemy powiedzieć, że jesteśmy software house'em, który specjalizuje się, powiedzmy, w rozwiązaniach finansowych. Dobra, zawęża nam to trochę już tutaj tą kwestię, no ale co to znaczy kwestie finansowe? Możemy mieć kwestie finansowe w Niemczech, w UK-u, w Polsce, a możemy mieć na przykład banki, a i ubezpieczenia. Możemy mieć sektor pożyczkowy, który też się jednak troszeczkę różni. Może być podobny do systemu bankowego, ale też ma, że tak powiem, pewnie tutaj swoje ma jeszcze tutaj takie kwestie, które są stanowią domenę tego problemu, prawda? I robi się takie rzeczy jednak inaczej, prawda? Inaczej się trochę robi ubezpieczenia, inaczej się wysyła rakiety w kosmos. To są takie kwestie. Więc jeżeli mamy ten produkt i robimy, powiedzmy, nie wiem, Grand Mastera 2000, tego z Dilberta. Oni raczej wiedzieli, co robią, w każdym razie mieli nazwę, ale cała firma była nastawiona na wypuszczenie tego produktu. I dało się to jakoś tam zdefiniować, że powiedzmy, kogo tutaj zatrudniamy, żeby został, powiedzmy, takim starszym inżynierem, programistą i tak dalej, to musi, że tak powiem, przejść jakieś etapy. Nie wiem, czy to będzie długość pracy, bo wiedzą, że materia problemu jest taka, że no, żeby być w tym biegły, to trzeba rzeczywiście przy tym przepracować te 1,5 roku, 2 lata. Prawda? Może jakieś książki przeczytać. Pracując w mojej pierwszej pracy, żeby dostać awans zawodowy, autentycznie musiałem przeczytać książki, literaturę. I korzystam z tej literatury do dzisiaj. Bardzo fajne wymaganie, moim zdaniem dosyć łatwe do ogarnięcia, ale było coś takiego. Może jakieś standardy kodowania, prawda? A może znajomość problemu, tego co, gdzie ten tutaj szukać i tak dalej. W ogóle może znajomość biznesu, bo nasz biznes jest dosyć skomplikowany, ma dosyć specyficzną domenę, samo w sobie tutaj co my robimy i tak dalej. Może to jest też coś, co wymaga
Zdobycie doświadczenia i biegłości będzie mówiło o tym, jaki my tutaj mamy, że tak powiem, poziom tego wtajemniczenia i tego naszej dorosłości w projekcie czy tam w organizacji. I w tym momencie możemy sobie awansować na te szczegóły. W każdym razie wiemy, że tak powiem, dałoby się to jakoś spisać i mieć jakoś takie twardsze wytyczne do tego, co należy zrobić i zrobić sobie takie kamienie milowe. W opozycji mamy software house'y, w których tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co tutaj zrobić, bo możemy iść do finansówki, możemy pójść do automotive'u, możemy robić na przykład rakiety kosmiczne, a może będziemy robić jakiś tutaj, nie wiem, system do synchronizacji zegarków albo czegokolwiek, prawda? Nie wiem, szyfrowania, systemy bankowe, geolokalizacje. Problemy są różne. Jakie są wtedy kryteria? No dobra, no to potrzebujemy programistę. Tutaj wstaw nazwę, typ programisty. Nie wiem, React Angular Vue. No dobra. No ale czy taka osoba, co to znaczy, że taka osoba będzie wtedy na przykład u nas w organizacji seniora? No i jak wyznaczyć ścieżkę kariery takiej osobie? No trudna sprawa, prawda? Bo projekt może się zmienić. Taka tak, osoba a tym bardziej, jak jeszcze masz różne technologie, tak? Czyli JavaScript, .NET, PHP, Python, tak? I tak. Kiedyś jak rozmawiałem tutaj z jednych naszych kolegów tutaj z zespołu, podał mi też taką bardzo, bardzo taką ciekawą, w jego opinii bardzo też taki ciekawy wyznacznik tego, w jaki sposób zostać seniorem, prawda? Albo jakie powinno być jedno z wymagań na przykład na seniora. I w jego na przykład w takiej osobie, on pracuje w tym biznesie gdzieś tak 2000, na pewno zaczął przed 2015, gdzie jeszcze jednak, że tak powiem, trochę się tam działo i później w tym 2015 i 16 było trochę tych zmian. Jego wyznacznikiem było na przykład to, żeby przeżyć śmierć swojej technologii i przebranżowienie się na przykład na coś innego. To może być też dosyć ciekawy taki ten, bo to pokazuje na przykład nasze zdolności adaptacyjne. W jaki sposób sobie poradziliśmy. Pracowałem w ActionScriptie trójce na przykład, który już jest kompletnie martwy. Bardzo mi się podobał ten język, super mi się pisało w tym gry komputerowe. Trochę sobie tego napisałem i prawdę powiedziawszy, chyba nawet mi się tym lepiej pisało niż w JavaScriptie. No ale ta technologia już nie żyje, prawda? Mogę sobie ją powspominać, powiedzieć, że tam były super fajne frameworki, w których bardzo wygodnie się pracowało i nie da się zrobić tego w taki łatwy sposób, albo w taki sposób, jak to było tam w JavaScriptie, na tyle elegancki, bez jakichś tam zachodzeń, że tak powiem, tutaj w dodatkowe toolsety i takie inne rzeczy. Trzeba było się do tego przystosować. Albo z jQuery przejście na jakieś Reacty Angulary, prawda? Albo... No, ale wiesz, ale z drugiej strony, jak masz .NET-a, tak, to nie przeżyjesz śmierci tego, bo chyba prędzej Microsoft chyba musiał paść, żeby ale to tu mówić. Też jest zmiana, bo zobacz, bo na przykład jak pracowałem w projektach z .NET-em, to tutaj pamiętam, że było bardzo długo, ja też nie jestem .NET-owcem, ale było długo, bardzo długo był .NET, ASP.NET 4.6, coś takiego, on był przez kilka ładnych lat. Dużo się tego robiło w tym ASP.NET-cie. Następnie weszły .NET Core i te .NET Core zmieniały swoje wersje, były breaking change. No tak, był jeszcze Silverlight. Były Silverlighty, więc dobra, nazwa została z tym .NET-em, prawda? Tak samo jak, o, Angular, proszę bardzo, Angular.js i Angular. Jak dużo PM-ów ciągle myli tutaj te nazwy. No, Angular to Angular, no dobra, to z tego. A później wychodzi na to, że poszukujemy kogoś, kto jest angularowcem, a ma do zrobienia projekt, uwaga, w wersji 1.6. I mówimy, ale to nie jest Angular, to jest Angular.js. I wtedy taka osoba mówi, no przecież to samo, mówi, nie. Więc jest tutaj ta nazwa, nazwa została, ale jednak te dwie technologie się różnią. Albo te Angulary od dwójki, teraz która wyszła wersja? 16, 14? 17 chyba, a czy ma wyjść 17 jakoś na dniach? No to jednak, dobra, Sean Corp jest podobny, składnie, no ale jednak dużo się pozmieniało od tego czasu, prawda? Ktoś, kto się zaczynał, jakbym wziął teraz podręcznik do Angulara dwójki,
jak on już się tam wreszcie ostał, jak już przestali tam grzebać przy tym, już powiedzieli, że to chyba będzie to i będziemy dalej już wypuszczać tą wersję trzecią. Chociaż chyba trzecią pominięto i wypuszczono dopiero czwartą albo piątą, pamiętam, że było coś takiego tam, Coś coś takiego takiego było. było. Jak on się ostał, to już jest jednak znacząco, jest to jednak inny framework, zrobi się to trochę inaczej, bebechy się tam pozmieniały, prawda, komponentów jest trochę inny. W React Native dokładnie to samo. Zaczynałem z wersją 0.67 bodajże. Gdzie? Wróć. 57. Jeszcze przed 60 zaczynałem. No to jednak się przez tych kilka ładnych lat trochę tam pozmieniało. I może i technologia nadal żyje, ale rzeczywiście no, przeszła ona spore zmiany przez ten czas. No, ale jest dużo osób, które zaczynało od jQuery i robiło sobie te jQuery, albo robiło w PHP, prawda? I ten taki czysty JavaScript i to jQuery sobie wymagało. Następnie już ta popularność zarówno PHP, jak i samego jQuery zmniejszyła się. No i żeby mieć ciekawe projekty i pracę, trzeba było znaleźć sobie jakieś inne na przykład projekty typu, no nie wiem, strony SPA już w czystym JavaScripcie. I to też pokazuje to, w jaki sposób można się czegoś nauczyć, a na pewno jest to sytuacja, która daje dużo doświadczenia życiowego. No nie jest No to tak. łatwe. Nie jest to coś łatwego, prawda? Nie wiem. Robisz coś 3 lata albo 4, żeby nagle okazało się, że no jednak, no dobra, to już jest ślepa uliczka. Trzeba jednak sobie poradzić i będziemy robić coś innego. Możemy poczekać, aż wtedy ten język stanie się vintage'em, czyli na przykład coś takiego jak z Cobolem. Prawda? I nagle okazuje się, że nikt nie chce pracować w Kobolu, albo można znaleźć niszę. Nikt już nie chce pracować w AngularJS-ie, ale nadal są dziesiątki projektów, które w tym AngularJS-ie są napisane i one mają jakieś bugi. Nikt nie chce ich naprawiać. I można powiedzieć, dobry, ja, że tak powiem, jestem antykwariuszem. I lubię takie rzeczy, i lubię się babrać z takimi rzeczami. Chętnie to zrobię za odpowiednią cenę. I to może być na przykład nasza ścieżka kariery. Pewnie do jakiegoś czasu, bo te projekty sobie po jakimś czasie wymrą. Ale to już jest, że tak powiem, coś świadomego. I czy to pokazuje właśnie nam te zdolności adaptacyjne, ale też oftopowaliśmy się trochę, czyli wymagania, prawda? Tak, Ciężko. bo jeżeli. Ciężka sprawa w software house'ach, prawda? Co zrobić? Tak, to bo właśnie, bo tutaj trochę rozmawialiśmy o tym tworzeniu, nie? I właśnie fajnie to też skategoryzowałeś, nie? Że w różnych firmach to będą jakby różne wymagania i tak naprawdę powinniśmy sobie zdefiniować, co jest ważne w naszej firmie, tak? Znaczy, no, co jest ważne dla naszej firmy. I od tego wyjść i wtedy się zacząć budować ten toolset, tak? Po prostu na poszczególne stanowiska, tak? Bo tak jak tu rozmawialiśmy, w software house'ach o wiele bardziej będą istotne właśnie komunikacja, umiejętności komunikacji miękkiej, komunikacja z klientem, czy tam zrozumienie klienta. Aż na przykład w produktowych nie zawsze, nie? Znaczy na pewno się znajdą takie firmy, ale to też nie wszystkie, więc też trzeba sobie odpowiedzieć, jak, co jest dla nas ważne, jakie umiejętności. I dopiero jak wtedy będziemy mieli, to możemy sobie przejść do definiowania tych standardów, tak? Wtedy wejść jakieś składowe, tak jak podałeś to, na przykład jakieś książki, tak? Bo załóżmy sobie, wrzucimy, że dobra, na tym stanowisku każdy musi znać taką książkę. I to też jest super, bo jeżeli rozmawiam z seniorem, to wie, że on przeczytał taką książkę, ma podstawy teoretyczne i gada z nim jak równy z równym, nie? Dokładnie. I, a nie ma czegoś takiego, że dobra, on jest seniorem, ty mu rzucasz jakiś temat, ty, ale wiesz co, ja nie wiem, czy ty mu rozmawiasz, nie? Dokładnie, dokładnie. Pamiętam, że na tej liście tej literatury było sporo bardzo fajnych pozycji, które świetnie się czy. To były pragmatyczne programista. Pamiętacie, że to było, ojej, to było przed rokiem 2010, więc do tego czasu tam trochę tej literatury jednak powstało. Ale był tak, był i pragmatyczny programista. Było nie każ mi myśleć. Była taka dosyć ciekawa strona, była taka dosyć ciekawa książka, która się już trochę zdeaktualizowała, ale nadal część rzeczy jest ważna, czyli ona się bodajże nazywała budowanie skalowalnych witryn internetowych.
która mówiła o tym, że lepiej jest i taniej dokupić serwery, bo to jeszcze jednak było przed czasami chmury, aniżeli na przykład teraz siadać z zespołem i przedwcześnie optymalizować ten kod, bo w dużej części potrafi być to jednak dużo tańsze w ostatecznym rozrachunku, aniżeli to, że teraz będziemy siedzieć i angażować całe prace zespołu, gdzie na przykład, no nie wiem, naszym celem jest wypuszczanie nowych funkcjonalności. Gdzie na przykład jesteśmy w game devie i jeżeli nie będziemy wypuszczać nowych funkcjonalności, to właściwie wypadamy z rynku. Więc to takie rzeczy. Więc literatura, albo tak zdefiniowana literatura, super. Co w sytuacji, w których na przykład, nie wiem, nie ma zdefiniowanych takich wytycznych, albo jeszcze lepiej, jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej. I na przykład słyszymy od kogoś z rekrutacji, od rekruterki albo od rekrutera, w naszej ocenie jesteś regularem. Prawda? Gdzie tutaj, że tak powiem, w swoim CV mamy napisane senior. Uważam, jako osoba, która jest programistą, jako jest też od kilku lat tym kierownikiem liniowym, że nie ma żadnego faux pas za pytanie, a co to u was znaczy być jednak tym regularem? Bo może rzeczywiście, dobra, osoba taka jest regularem, ale na przykład wtedy się dowiemy, że ogólnie wysoki jest u nas ten poziom, prawda? W porównaniu do rynku mamy rzeczywiście, jak ktoś u nas jest tym seniorem, to mamy troszeczkę, mamy zawyżone te standardy, prawda? U nas, jak już ktoś jest w tej firmie seniorem, to znaczy, że już jest, to już jest ktoś. To już jest ktoś, kto ma niesamowitą wiedzę, bo można się na przykład usłyszeć. U nas takich seniorów jest na przykład relatywnie mało. Prawda? Bo żeby już dostać takie stanowisko, takiego seniora, to trzeba być już uznanym przez takich seniorów, albo seniorów i seniorki, jako osoba równa im. Tak, że rzeczywiście, jeżeli zamkniemy ich w tym pokoju i powiemy, rozmawiajcie, wymieniajcie się wiedzą, to ta osoba powie, no nie, no dobra, zna się, prawda? Zna się na rzeczy, będzie może tutaj z nami, może z nami rzeczywiście rozmawiać jak równa z równym, a nie tak, że nic nie wie, prawda? Albo jeszcze, że Tak, tak powiem, ale chałturzy, prawda? To już to też albo to może się dochodzi. okazać, że ta osoba ma bardzo mocne umiejętności techniczne, ale na przykład komunikacyjne leżą, tak? I akurat w tej organizacji po prostu to jest bardzo ważne. I oni nie mogą dać po prostu jej seniora, bo później ona pójdzie do klienta i zwali na przykład projekt, spotkanie. No, nieumiejętność zachowania się w towarzystwie, czy to klienta, czy to zespołu, bo to też jest bardzo ważna jest też w takich software house'ach ogólnie praca w zespole. Jeżeli jesteśmy samotnymi wilkami, jesteśmy super geniuszami. Robiliśmy olimpiady informatyczne, międzynarodowe, polskie. Jesteśmy geniuszami w tym, co robimy. Ale totalnie nie potrafimy się dogadać z ludźmi, jeszcze dodatkowo potrafimy być konfliktowi. Istnieje duża szansa, że nie będziemy pasować do takiej organizacji. Prawda? No bo co mogę powiedzieć? Nawet też jak kiedyś rozmawiałem z jakimiś kierownikami, tak mówili mi, że wolą na przykład nie zatrudnić takiej osoby, bo taka osoba może im po prostu zepsuć zespół. Powiedzą, dobrze, no to nie będę mieć najlepszego rozwiązania na świecie, super optymalnego i tak dalej. Zgodzę się z tym, że będę mieć troszeczkę coś gorszej jakości, ale że to na przykład zostanie mi zrobione w tym zespole. W tym zespole będą dobre warunki do pracy, rozwoju. Dowieziemy ten produkt, nie pozabijamy się dosłownie. Byłem kiedyś w zespole, w których były duże konflikty. I ludzie się strasznie kłócili. Aż doprowadziło to do tego, że te projekty po prostu no, zostały mocno uszczerbione przez to, że ludzie się najzwyczajniej w świecie nie dogadywali. I to potrafi być, to też jest dosyć ważną rzeczą. Więc jak już mamy takie sytuacje, gdzie już zaczynamy na przykład nowy rozdział, powiedzmy pracę w nowej firmie, dajmy się, co to znaczy? Co to znaczy, że jestem tutaj seniorem? Albo co to znaczy, że jest regularem? Można też zapytać, jakie są rzeczywiście warunki do tego, żeby zmienić to seniority? I to może być pytanie takie, że na przykład w ogromnych, dużych, międzynarodowych korporacjach mówi, tu masz dokument, w którym dokument z drukiem A43, jest to dokładna instrukcja do tego, co należy zrobić, występujesz z wnioskiem, a następnie dostaniesz odpowiedniego Excela, którego trzeba spełnić i wypisać, że jeżeli tutaj wyjdzie liczba punktów taka i taka, to możesz na swoje stanowisko, plus jeszcze potrzebujesz na przykład, nie wiem, zebrać sobie dwóch czy trzech sponsorów takiej zmiany.
osoby, które będą twoimi poplecznikami, które, że tak powiem, poręczą za ciebie i one też mają odpowiednie seniority. Prawda? Takie są też takie sposoby. A może być też tak, że na przykład przyjdzie taka kierowniczka albo kierownik powie, no nie wiem, skoro chcesz, to na przykład usiądźmy i porozmawiajmy na ten temat, prawda? Albo ja przyjdę i pozbieram feedback po zespole i wtedy zobaczę, czy jaka jest opinia w zespole na twoim. Może być tak, że przyjdą i wszyscy powiedzą, nie, ta osoba dużo więcej wie. Ja się uczę od tej osoby, prawda? Albo to widzę, że rzeczywiście tak, uznaję wiedzę tej osoby. I wtedy przychodzimy, mówimy, ty jesteś tym seniorem. Masz to seniority, bo ty jesteś tą osobą. Uznajecie całe to, że tak powiem, trzeba to po prostu zmienić. A może być też tak, że mogą powiedzieć, nie. Tutaj nie wyjdzie. Jak? I wtedy możemy zapytać, co zrobić, prawda? Może wyjść na to, że, nie wiem, osoba jest super techniczna, fajnie działa i tak dalej, ale na przykład problemem jest to, że nie potrafi dobrze porozmawiać po angielsku. A jesteśmy firmą, która się... No i na przykład te zdolności językowe nas, albo po niemiecku, tutaj wstaw język, który mamy. A może być też tak, że taka osoba jest na tyle różna od innych tych naszych seniorów i od tego, w jaki sposób, i seniorek oczywiście, i to, co my robimy w tej firmie, że się nie wdrapie na takie stanowisko. Tylko myślę, że to trudno jest wtedy powiedzieć takiej osobie, jeżeli pyta i powiedzieć, droga pracowniczko, drogi pracowniku, wygląda na to, że zatrzymasz się już powiedzmy tutaj, w tej organizacji zatrzymasz się powiedzmy na tym regularze, bo na przykład, no nie wiem, twój sposób pracy i komunikacji z klientem jest taki, że no nie będziemy w stanie na przykład dać tobie to więcej, prawda? Albo nie wiem, no nie rozwijasz się już powiedzmy, albo rozwijasz się tak, że pokazujesz, że robisz nie wiadomo ile, ale tak naprawdę nie robię dokładnie to samo. Więc istnieją też takie możliwości. Warto rozmawiać, warto przyjmować ten feedback, warto się dopytywać. I tutaj też zaproponowałeś, żebyśmy porozmawiali o tym, czy trzeba spełniać wszystkie warunki. Prawda? Po pierwsze, musimy mieć warunki jakieś, a jeżeli mamy listę, no to też warto zapytać, prawda, czy trzeba odpełnić wszystko, czy nie. Bo w firmie produktowej może być na przykład kwestia taka, że są rzeczy, które są wymagane, koniec, kropka, nie, bez tego się nie zrobi. Na przykład, nie wiem, musi mieć odpowiednie certyfikaty. Bo, nie wiem, może na przykład kwestią tego jest to, że, nie wiem, trzeba mieć jakieś dyplomy. Trzeba na przykład, bo nie wiem, w organizacji, w naszym statucie mamy coś takiego, że osoby piastujące dane stanowiska muszą mieć studia wyższe, koniec, kropka. I nie da się tego zrobić. Bez studiów tego na przykład nie zrobić. W urzędach na przykład tak potrafi być. Albo wśród nauczycieli. Żeby dostać awans zawodowy, trzeba zrobić dodatkowe studia podyplomowe. Koniec. I potrafią być takie branże gospodarki. A może lista jest taka, że na przykład w software house, że lista jest dosyć szeroka, żeby w miarę szeroko objąć domenę tego problemu, ale na przykład, no nie wiem, ktoś wychodzi na to, że się bardziej specjalizuje nam w tej finansówce, o której już tyle już rozmawialiśmy, no to wybierzemy sobie podzbiór tych rzeczy, które bardziej pasują do danej osoby. I w tym momencie skupimy się na tym, prawda, do tego, żeby, i też bardzo ważne jest to, żeby w moim, na przykład ja jako też jako kierownik, patrzeć, żeby taka osoba pasowała do reszty teamu, żeby nie odstawała i żeby nikt nie kwestionował takiego seniority danej osoby, bo to psuje zespoły, bardzo potrafi też zepsuć, że tak powiem, radochę z tego, że na przykład, no nie wiem, zostało się tym seniorem, leadem i tak dalej i nie psuje zespołów. Więc to niektórym przychodzi to łatwo, a niektórym przychodzi to dosyć trudno. No tak, bo czym tak naprawdę są takie standardy, tak? Bo one są jakąś listą wymagań, tak? Czy to powiedzmy spisano, czy nie spisano, tak? To zawsze powiedzmy, jak kogoś rekrutujesz, to będziesz miał jakąś listę wymagań na dane stanowisko, tak? I jeżeli to spiszesz,
i już masz właśnie jakąś większą organizację, czy tam firmę, tak, i budujesz to, no to ci później służy do tego, żeby też osoby nie czuły się jakby poszkodowane, tak, że ta osoba jest, ja jestem juniorem, czy tam regularem, nie, a ta osoba jest seniorem, ale ona robi dokładnie to samo, albo jeszcze umie mniej ode mnie, tak, i wtedy masz Dokładnie. jakiś benchmark, nie, no słuchaj, nie, wiesz, możesz to porównać i odnieść, i wtedy budować też jakieś, dobra, kurde, ale ty już umiesz więcej, dobra, to cię awansujmy na przykład, nie? Dokładnie. Ja, bo to jest trudne zadanie, żebym nie powiedział. Przyporządkowanie seniority, z przyporządkowywaniem seniority pierwszy raz zacząłem się spotykać i decydować poniekąd o tym, kiedy zostałem weryfikatorem technicznym. Jest to bardzo dobra szkoła życia. I kiedy pracowałem w organizacji, gdzie mieliśmy 5 poziomów seniority, najtrudniej w mojej ocenie było kogoś wyznaczyć. I pamiętam też, że moi koledzy i koleżanki też mieli takie problemy. I mieliśmy bardzo dużo dyskusji na ten temat. Mieliśmy bardzo trudno wyznaczyć to, czy ktoś jest regularem. Albo mówiło się, to jest junior, albo mówiło się, że to jest senior. Bardzo mało osób, weryfikatorów technicznych, mówiło, że to jest taki regular. Był taki duży, duży czas, gdzie mało kto był szeregowany do tego, na to seniority. Byli weryfikatorzy, którzy naciągali to, powiedzmy już, na tego seniora. I mówili, nie, nie, dobra, to już będzie senior. Były też osoby, które bardzo też zaniżały, prawda? I mówił, nie, ta osoba właściwie nic nie umie. Po czym ja przychodziłem, patrzę się na raport z takiej rozmowy, ja mówię, ale taka osoba umie to, to, to i to, nie umie tego, 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 okej, zgadzam się z tobą. No ale to nie jest junior, bo na przykład junior to jest taki naprawdę entry level. To jest bardzo entry level. Taka osoba sobie coś tam poradzi, potrzebuje jednak pomocy. Najlepiej, żeby trzeba sprawdzać tą pracę po tej osobie, czy to jest na pewno dobrze. Będzie popełniać błędy, niekoniecznie będzie samodzielna. Dużo już zrobi osoba sama. To nie znaczy, że junior nie zrobi trudnych zadań. Może, jak najbardziej. Ale pracę takiej osoby najczęściej jednak trzeba sprawdzać, prawda? Żeby się upewnić, czy na pewno jest OK, czy nie ma jakiejś głupoty zrobionej. Taka osoba. I to jest bardzo ważne. Uczy się dopiero estymować swoją pracę. No nie wiadomo, Tak. bo nie wiem, nie pracowałem, nie mam doświadczenia, nie wiem, ile mi zajmie takie coś. A może taka osoba przez to, że dopiero rozpoczyna też swoją pracę, nie zna sztampowych problemów, które na przykład my, dane osoby na danym stanowisku z daną technologią, to już nauczyły się dawno, dawno temu. Mówi, a dobra, to znaczy, że tutaj musisz zrobić to i to. I tak naprawdę po jakimś czasie już nawet o tym nie myślimy. Ale taka osoba się zastanawia, dlaczego jak ja kliknę raz ten przycisk, to akcja mi się wyświetla, wykonuje mi się akcja 2, 3, 4 razy i przyrasta. Z doświadczenia mogę powiedzieć, dobra, wygląda na to, że pewnie nie zwalniasz jakichś event listenerów i to tak w sposób wygląda, jak jeszcze pisaliśmy imperatywnie, ale taka osoba musi się dopiero przekonać i rozwiązywać te problemy techniczne. I były takie zaniżenia. Za to już taki regular, no to już taka osoba potrafi, już jest w miarę samodzielna, potrafi, rozwija się, ma już jakieś pomysły na siebie, zna już w miarę dobrze daną technologię. Zna już jakoś w miarę dobrze technologię. Mniej więcej już potrafi wiedzieć, kiedy skończy jakąś pracę. Jak ma jakieś problemy techniczne, to potrafi sobie z nimi poradzić. A jak nie, to wie, w jaki sposób sobie poszukać pomocy na internecie, albo się zgłosi do koleżanek i kolegów zespołu, albo coś sobie z tym zrobi. Prawda? To już jest taka osoba, która robi robotę. O, tak bym powiedział. Seniorki, seniorzy to są już osoby, które mają już pewne doświadczenie w pracy w zawodzie. Pracują w tym zawodzie od kilku lat. 4-5 takiego doświadczenia zawodowego, myślę, że to jest taki dobry już czas, gdzie można powiedzieć, tak, to już jest ktoś, kto już był, wie mniej więcej, czego się tutaj spodziewać. Kto już ma jakiś tam styczny z klientem.
technologią I się przede rozwija wszystkim bierze odpowiedzialność, tak? i bierze odpowiedzialność. To też jest bardzo ważne. Taka seniorka albo senior też już w zespole jest w pewnym stopniu uznawana już jako osoba, która trochę jednak wie więcej. I jak coś nie działa, to pewnie przyjdę do takiej osoby, żeby się zapytać, prawda? Może taka osoba jest też częściej zapraszana na jakieś spotkania z klientem, bo wychodzi na to, że no, to jest ta osoba, która w pokoju na przykład wie najwięcej o projekcie, prawda? To jest to, jeżeli to mamy taki zespół. I to już jest ktoś, kto ma już pewnie doświadczenie. A te wszystkie już te wyższe stanowiska typu lead, principal albo ponumerowane i tak dalej, to już jest troszeczkę inne kwestie. To już jest moim zdaniem trochę inna liga. To już taki trochę doktorat. O dobra, można było powiedzieć. Senior to już jest taki trochę doktorat jednak, prawda? Senior? A czy ja seniora takiego bardziej określił magistra, takiego silnego. A już właśnie takiego leada principala, jak takiego doktora. No, czy dobre, jak przyjmiemy, to przyjmiemy. Możemy takiego leada principala to określić, że on jakiegoś takiego profesurę sobie zrobił, tak? Ale to jest taki No, trochę poziom wyżej jednak. to znaczy to jest senior, pamiętam, jak ja sam się stawałem seniorem i dlaczego też mówię, żeby nie niszczyć tych stanowisk. Ja wiem, że to są tylko labelki. Tak naprawdę, jak pomyślimy sobie, to są tylko ładne nazwy na to, żeby, że tak powiem, skrócić nam trochę komunikację. Po czym tak naprawdę zrozumienie tych labelek każdy może mieć oczywiście inne, w różnych firmach i tak dalej. Dlatego też mówię o tym, żebyśmy sobie ustalali te stanowiska. Ale ja pamiętam, jak zostałem tym seniorem, to żeby zostać tym seniorem, musiałem się jednak trochę napracować, musiałem oczekać odpowiednio swoje. I bardzo się z tego powodu cieszyłem. Bardzo się z tego powodu cieszyłem, bo to było coś, co włożyłem w to sporo pracy. No i dostałem to. Powiem, że było to samo to, że zostałem uznany, powiedzmy, że za taką osobę na danym stanowisku, bardzo mnie podbudowywało, prawda? Dlatego jednak myślę, że taki senior to jest ten doktorat. Lidy i tak dalej, to już będzie jakieś, powiedzmy, habilitacja. To też jest jakaś dosyć trudna, to jest dosyć trudna sprawa na studiach, zrobić habilitację, bo to trzeba pisać artykuły, przygotować tutaj. To też jest kilka lat pracy, to wiem. No a profesura to już jest jednak uznanie żeby zostać profesorem zwyczajnym, to już trzeba być zaproszony do Pałacu Prezydenckiego i trzeba dostać nominację od samego prezydenta, żeby dostać już takiego profesora zwyczajnego. Więc to już jest coś, co już jest, że tak powiem, tu taką wisienką na torcie. A żeby zostać takim profesorem, to musi być oczywiście uczelnia taką osobę musi zgłosić. Taka osoba musi mieć też oczywiście uznanie w środowisku swoim, no i musi oczywiście dostać akcept pana prezydenta, czyli albo pani prezydent, jeżeli będzie mieć taką sytuację. Więc mamy pewną ścieżkę i tu można byłoby to też trochę odzwierciedlić u nas. Taka osoba już będzie znana szeroko, bo taki profesor już jest znany nie tylko na uczelni, ale jest też znany na innych uczelniach, nie tylko w Polsce, ale i pewnie za granicą, bo uczestniczy w jakichś tam odczytach i tak dalej, albo musi publikować w odpowiednich periodykach, które są odpowiednio punktowane. Myślę, że środowisko naukowe i środowisko akademickie jest bardzo dobrym takim, w szczególności dla nas, Wyznacznikiem? gdzie my pracujemy w branży, no to dobra, to jest przemysł, to są usługi, ale informatyka jest gałęzią nauki, no i jest ustrukturyzowana i tak dalej. Można byłoby to tu. Można się w tym kształcić. O, że tak powiem, jest to już najzwyczajniej w świecie gałąź nauki. Można byłoby też to odzwierciedlać u nas tutaj w taki sposób, jaki by nam to pasowało, oczywiście nie jeden do jeden, ale do tego, żeby to rzeczywiście łączyć z biznesem, bo dałoby się pewnie, prawda? Ale to też nie jest to takie proste. W każdym razie niech te labelki coś oznaczają. Niech każdy dobrze się czuje z tym, co tutaj ma. Myślę, że warto pytać, warto patrzeć się, co robić. Warto iść, to też i powrót do tej naszej rozmowy poprzedniej. Mieć samym na siebie plan. To jest chyba ważne, najważniejsze, bo
Pracujemy w branży, wiele osób jeszcze też, jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, rozmawialiśmy o tych rzemieślnikach kodu. Bardzo takie dosyć popularne było to jeszcze z 2 czy 3 lata temu, tak pamiętam, że na pewno przed pandemią dużo się o tym mówiło, o tym software, craftsmanshipie i tak dalej. Więc jak mam osobę, rozmawiam z osobą, która mówi, że jest software craftsmanshipem, i taka osoba mi mówi: powiedz mi, wyznacz mi ścieżkę kariery. To ja trochę nie wiem, jak z taką osobą porozmawiać, bo z drugiej strony oczekuję, że taka osoba jest rzemieślnikiem tego kodu i stara się być, a rzemieślnik to jest często osoba samodzielna, pracująca tutaj, wiedząca, jak coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest też samodzielna i często są też te takie w tym myśleniu role takie samodzielne, bardzo, prawda, takie samotne wilki. I taka osoba mi deleguje na mnie to, żeby szalenie ważną część swojego życia tutaj zrobić. No, plan na przyszłość, na życie. To mi się to trochę gryzie, prawda? W tym, co taka osoba mówi, kim jest, a czego od wymaga. Więc no, miejmy też plan na siebie. Zastanówmy się, co byśmy chcieli zrobić. Może nie w 10 lat, ale za 2. No to jest tak, dałoby się jeszcze jakoś pewnie tam pomyśleć. Albo za rok, to już też jest dużo, żeby wiedzieć za rok, 2 lata, co by ze sobą zrobić. I w ten sposób budować sobie, przepraszam, te ścieżki kariery, rozmawiać, czytać. I najważniejsze chyba to, że senior czy regular w jednej firmie to nie jest to samo, co senior i regular w innej firmie. To Tak, jest i ta żeby się też najważniejsza rzecz. nie zraszać, tak? Bo jeżeli teraz jesteś seniorem w jednej firmie, przechodzisz do innej i ktoś ci powie, że jednak masz umiejętności regulara, nie? No tak jak mówiłeś wcześniej, no to dopytajmy, co to znaczy, bo może się okazać, że masz właśnie część z umiejętności, czy nawet, nie wiem, powiedzmy 90% tych umiejętności, które się pasuje w ich stanowisku, ale nie masz jakiejś jednej konkretnej, bo na przykład język masz zawalony, tak? A dla nich Tak. no, to jest po prostu, musi być koniec, kropka, taki mimo, że ty masz techniczne umiejętności, jesteś super techniczny, no ale niestety bez tego ani rusz i to nie tak, że ty nie masz tych umiejętności, tak? Po prostu, że ty nie jesteś, powiedzmy, tak seniorem technicznie, nie? Ale po prostu w tej firmie, w tej organizacji, no po prostu niestety się nie wpasowujesz tutaj na te stanowisko. Mam też jedną, teraz przypomniała mi się jedna taka historia. Miałem okazję popracować sobie z kolegą w jednej firmie, który przyszedł trochę wcześniej niż ja, a tam z 3-4 miesiące. Kolega, to była duża międzynarodowa firma, to była korporacja. Kolega pracował sobie wcześniej w Warszawie i był tam na stanowisku architekta. Firma dosyć duża, raczej znana, ale dział IT. Nie miała, no to pewno firma, w której razem pracowaliśmy, była o niebo większa, o kilka rzędów wielkości. W każdym razie przyszedł do tej firmy i on miał mniejsze seniority, przyjął mniejsze seniority, bo został tam tylko seniorem z tego architekta. Płacowo wiem, że mu się to na pewno opłacało, ale tutaj też kwestią było to, że te standardy właśnie były nierówne, prawda? Bo tam, w tamtej firmie rzeczywiście był architektem na potrzeby tamtej firmy i na standardy, ale kiedy przyszedł już do innej firmy, no to architekt w tamtej firmie był już, tam już przede wszystkim było to dokładnie spisane i te wymagania były znane i też były otwarte od po prostu pozycje na rekrutacyjne, prawda, na coś takiego, więc tu, żeby zostać takim architektem, to trzeba było aplikować na taką pozycję, taka pozycja niekoniecznie była otwarta. Ale został tam tym seniorem, więc też można coś takiego robić. Kierujmy się świadomie, bo on dokładnie wiedział, w co się pcha i wiedział, że rzeczywiście tamten poziom był trochę zawyżony w porównaniu do tego, co się dzieje gdzieś indziej. I nie miał z tym żadnego problemu. Tak, jeszcze jest jedna, jeszcze inna kwestia. Możesz być seniorem w JavaScriptie, ale regularem albo juniorem na przykład w dotnecie. Oczywiście. Były też takie poziomy, na którymś ze szkoleń, nie pamiętam źródła, ale było coś takiego o bodajże pięciu poziomach kompetencji danego człowieka. Tam było od osoby, która jest zupełnie początkującym, po osobę, która aspiruje, i tam były i tak dalej, do eksperta.
Na pewno było tak, że było tutaj osoby, które właściwie nic nie wie, do eksperta. Tam jeszcze były takie wykresy dotyczące tego. Były dwie takie linie na tych wykresach. Osi poziomej były te poziomy, prawda? Tych pięć poziomów. A tutaj na tych osiach, o tych osiach pionowych była wiedza danego człowieka oraz pewność siebie, czy tam wiara w swoje umiejętności. Więc to było takie dosyć ciekawe, gdzie ten przyrost wiedzy był właściwie albo liniowy, albo on sobie gdzieś tak powiem, on się wypłaszcza, po jakimś czasie się wypłaszcza. Nie będziemy, te przyrosty wiedzy są na tych początkowych stanowiskach największe, a później już ta wiedza, że tak powiem, ona już sobie rośnie, ale już na pewno nie tak stromo jak wcześniej. Ale ta pewność siebie. Prawda, gdzie na początku ona jest niemal zerowa, rośnie prawie w kosmos, następnie opada, bo jest to pierwsze rozczarowanie, się zderzenie się ze ścianą, później znowu tak rośnie, później znowu tak trochę opada, aż dopiero już eksperta, dopiero ona sobie już gdzieś tak powiem się ustosunkowuje. I na tym szkoleniach też było właśnie powiedziane to, że ktoś powiedzmy jest ekspertem, powiedzmy od tych spraw podatkowych. I ja nagle taką osobę wezmę, wrzucę w zupełnie nową domenę. Nie wiem. W te rakiety kosmiczne, o których już tutaj mówiliśmy. Ta osoba będzie ekspertem w podatkach, ale będzie juniorem w rakietach kosmicznych. I taka jest prawda. Więc jeżeli zmieniamy sobie swoje seniority, powiedzmy, nie wiem, jesteśmy programistami frontendu, a chcemy przejść na i jesteśmy powiedzmy liderami, a chcemy przejść na testera, musimy się pogodzić z tym, że pewnie będziemy mieć zmniejszone stanowisko. A to też To zależy, nie? seniority. Znaczy, dużo zależy od firmy i właśnie od standardu, bo w takim Google oni na przykład mają inne podejście, tak? I oni zatrudniają osoby, które są mocno technicznie. Język jest na no, tak naprawdę tam drugim miejscu, tak? Oni tam, abyś mówił kodować, później pójdziesz, czy ty będziesz robił w C, w Pythonie, czy w czymś tam się po prostu nauczysz, nie? Więc to po prostu bardzo zależy. W software house'ach tak, to jest bardzo ukierunkowane, ale myślę, że to można było podsumować bardziej, że żeby mieć te standardy, tak, bo później możesz sobie powalić stopień odniesienia, tak? Że Tak. słuchaj, mamy standardy na JavaScript, mamy standardy na Python, tak? I patrz, nie? W JavaScriptie, okej, okay, jesteś seniorem, leadem, kimkolwiek, tak? Ale tutaj patrz, faktycznie masz tu jakieś podstawy, masz może jakieś nawet część rzeczy z tego seniora, nie? Ale no patrz, ile ci tu tych jeszcze rzeczy, tych Tak, kafelków brakuje. ale to powiedziałem, zobacz, Marcin, ja powiedziałem, że można się liczyć z tym, że może to być. Jak ja jestem tym leadem, to niekoniecznie zostanę z juniorem, ale może spadnę na, jak już mówię, tak, chcę na przykład, no nie wiem, teraz będę testować. Już koniec, już nie będę się zajmować tym TypeScriptem. Mam go po dziurki w nosie, chcę zostać testerem manualnym. No to mogę zostać na przykład, jak już się dogadam, no to pewnie nie zostanę leadem testerem manualnym. Dlaczego? No bo jak wezmę sobie, porównam się do takiego leada testera manualnego, który już to robi od dawna, a ja przychodzę i mam o tym blade pojęcie, no to nie, to tutaj, że tak powiem, się nie. To w tym momencie nagle jestem osobą, która znajduje się jednak w niewłaściwym pokoju i nie pasuje do tych ludzi, bo oni mnie przewyższają tą wiedzę, mają o wiele więcej doświadczenia w tej materii. Pewnie muszę znaleźć inny pokój. Czy ja zacznę od początkujących? Nie wiem, może. A może wejdę już na przykład, jednak coś tam umiem i zacznę na przykład od regularów. Ważne, żeby, że tak powiem, trafić do tego pokoju, bo jeżeli się trafi, jak się trafi za nisko, to jest, że tak powiem, źle. Bo to jest, że tak powiem, mamy tutaj poczucie pokrzywdzenia i, że tak powiem, tamte osoby też mogą widzieć, że kurde, no jest junior, a ta osoba dużo więcej umie, prawda? To, że tak powiem, to też tak nie pasuje. Ale jak już trafimy do tego pokoju, gdzie my jesteśmy, gdzie tam poziom jest o wiele większy niż my jesteśmy, no to też może nie pasować wtedy. To można sobie zrobić. Myślę, że można sobie wtedy zrobić krzywdę, prawda? Przez to, że nie pasujemy do takich osób i tyle. Więc podchodźmy do tego świadomie. To jest ważna sprawa. To znaczy coś, te labelki, nie tylko dla nas, bo to jest sygnał dla nas, do wszystkich tutaj dookoła. Ja jestem taką osobą i już nie muszę wam pokazywać tego pliku z tym, co to oznacza, tylko to już coś mówi i rzeczywiście nikomu nie życzę tego, żeby, że tak powiem, ktoś podważał takie seniority i jeszcze, że tak powiem, udawało mu się ze skutkiem, że tak powiem, udowodnić, że jednak taka osoba nie jest, powiedzmy, tym, za kim się podaje. I że powiedzmy, no, mówimy, że jesteśmy tutaj
superliderami, powiedzmy, albo tam, nie wiem, na poziomie S8, a wychodzi na to, że może 4, może 3. I właściwie to nie wiadomo tutaj o co chodzi i tyle. Nikomu tego na pewno nie życzę, potrafi być to dosyć nieprzyjemne. No i psuje to też, może to psuć pewne zespoły. Tak, No i bo to tyle. też będzie chroniło trochę przed takim, jakby to powiedzieć, uznaniowym nadaniem seniority bądź niedadaniem, tak? Czyli no, na przykład ktoś nas lubi, nie lubi i nie chce tego na przykład celowo nadać, tak? Mimo, że mamy świetne umiejętności techniczne i wtedy, jeżeli Tak. mamy zdefiniowane sobie takie standardy, no to siłą rzeczy no, spełniam, nie wiem, 90% po prostu tego, czy nawet, nie wiem, Tak. 100%, tak? No i dlaczego nie jestem wtedy, Tak. nie? Jak nie ma takich rzeczy, no to mogą się pojawiać sytuacje, że właśnie no, ktoś, nie wiem, nie do końca polubi, zazdrości albo celowo po prostu, tak? Bo nie wiem, ja jestem seniorem, ja chcę być tylko jednym seniorem w projekcie i będę blokował innych, na przykład, żeby byli seniorami. Tak, prawda? Albo inna sytuacja. No nie wiem, ktoś przychodzi, mówi, chce być leadem, a wtedy z drugiej strony słyszymy nie, no i czemu nie? No bo nie wiem, i wtedy możemy usłyszeć, no bo ja nawet ciebie za tego seniora nie uważam, prawda? Nie wiem, co tutaj robisz. Nikomu nie życzę czegoś takiego, ale mogą się takie sytuacje zdarzyć, w szczególności jeżeli, że tak powiem, no nie pasujemy, prawda? Bo się bardzo. Czy zmieni się ta sytuacja? No może. No dobra, przy zmiany sytuacji to jest może troszeczkę co innego, ale miałem na przykład takiego, miałem przykład człowieka tutaj zatrudnionego, który przeszedł przez nasze sita rekrutacyjne. Została taka osoba tam zaszeregowana. Nie pamiętam, czy na stanowisko regulara, czy jakiegoś juniora. Ale okazało się, że ta osoba się kompletnie nie radzi. Niczym. Nie robi. Później, jak że tak powiem, zaczęliśmy to sprawdzać, to wyszło na to, że w ciągu miesiąca taka osoba potrafiła zakomitować 12 linii kodu. Serio. Dokładnie. Praca nad jakimiś rzeczami, nawet prostymi, trwała nie wiadomo ile. No i później, jak już zaczęliśmy sobie rozmawiać, rozstaliśmy się z tą osobą. Ze względu na to, że no co mogę powiedzieć, no nie pracowała. No nie pracowała. Usłyszałem od takiej osoby, że mówię, jak to się mogło stać, że rzeczywiście no, wyszło na to, że się pomyliliśmy po prostu w rekrutacji. No, wtedy usłyszałem od tej osoby, że dobrze przychodzi rozmowy rekrutacyjne. To też potrafi być coś, co jest pewnym wyznacznikiem, bo rekrutacja trwa kilka godzin czasem też po prostu trudno jest nie. I ja wyznaję zasadę, że lepiej mieć niższe to seniority w czasie takiej rozmowy rekrutacyjnej i ustalić sobie warunki do tego, żeby uznać, żeby wejść sobie na to wyższe seniority, żeby na przykład, no nie wiem, nadgonić do tej firmy albo dostosować się do tego w jakimś tam, nie wiem, w 3 miesiące, pół roku, może rok, w zależności od tego, jakbyśmy się dogadali, wejść już sobie na te seniority i żeby, że tak powiem, uniknąć tego, że nie pasujemy. Że tak naprawdę nie jesteśmy tym seniorem, czy tam leadem, liderką i tak dalej, aniżeli później przychodzić do być w sytuacji takiej, w której nie wiem, ktoś przychodzi i proponuje obniżkę seniority, albo jeżeli nie chce taka osoba, że tak powiem, nie ma na tyle cywilnej śmiałości do takiego pracownika, pracownicy, to wtedy może, że tak powiem, taka kierowniczka, kierownik na przykład, no nie wiem. Nie dawać możliwości zmiany z tego seniora na lida, no bo nagle okazuje się, że w ocenie takiej osoby taka osoba się lepiej sprzedała na tej rekrutacji, a później okazuje się, że tak naprawdę no, nawet nie zasługuje na to stanowisko seniora, tylko na to stanowisko niższe. I to jest trudna sprawa. Więc uważam, że degradacje tego typu potrafią być. No trudne, krzywdzące i to już jest. Ja się chyba nie spotkałem. O, tak powiem, nie przypominam sobie, żebym się spotkał z Tak, taką wtedy jest sytuacją. też taki aspekt społeczny tam, tak? Byłeś seniorem, a teraz nagle w oczach zespołu jednak jest
jesteś stanowisko niżej. No, na pewno to, wiesz, Robi się jakieś to dziwnie. samo. Tak, na pewno będziesz się dziwnie czuł, tak? Pewnie jeszcze stawkę będziesz miał jakieś zmniejszoną, zarabiałeś więcej, teraz zarabiasz mniej i tak. Mówi, co jest to wysłanie, jest to też wysłanie pewnego sygnału w przestrzeń, prawda? Jest to coś, no coś się jednak stało dużego. No, degradacja to jest zawsze jednak coś. Pięcie się po tej wchodzenie na te wyższe szczeble, miłe, fajne, okej, dobra, to jest, ale już, ale zlecenie z tej drabiny, ciężka sprawa. Więc na pewno też tego nikomu nie życzę. I no i co? I chyba trzeba będzie podsumować, prawda? Jakoś co myśmy to weźmy to, zróbmy taką kolektę tego wszystkiego. Czyli co? Czyli standarda to nie jest jakaś prosta sprawa, prawda? Bo tu zależy. Trzeba Tak, byłoby zależy powiedzieć. od firmy. Trzeba sobie zdefiniować, co jest istotne w naszym konkretnym przypadku, jakie wartości nasza firma, jakie wartości poszukuje, jakich umiejętności poszukuje. Jakby to jest chyba taki punkt startowy, tak? I wokół tego budujemy wtedy te standardy, bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy budować te standardy per język, per jakaś grupa osób, tak? Czy jakiś software engineers może, tak jak w Google, tam w Facebooku, czy w tych dużych korporacjach, czy jak w software house'ach, per powiedzmy konkretny język, czy jeszcze może węższa domena, per jakieś konkretne specjalizacje, na przykład finanse, czy coś takiego, nie? To jest taki pierwszy etap, no i później chyba ile tych stanowisk naprawdę potrzebujemy. Tak. I, ale żeby to sobie odpowiedzieć, to musimy sobie odpowiedzieć, do czego nam te stanowiska są potrzebne, co one nam wnoszą chyba w firmie. Myślę, że one wnoszą nam, przepraszam, jeżeli mamy już kilka osób w naszym zespole, to one wnoszą nam pewną hierarchię. Tak, Hierarchię wi ale tak, tylko ja mówię o takiej, czy potrzebujemy dwóch, trzech, 10 stanowisk? Tak, to Tak? prawda. I ilu po prostu potrzebujemy, tak? To Tych chyba nikt stanowisk, nie czy. wie. Chyba nikt nie wie, bo zobacz, bo nawet w naszej organizacji, gdzie w naszej organizacji stanowisk jest pięć, myślę, że dałoby się żyć z trzema. Dałoby się pewnie jakoś żyć z trzema. Tylko też pewnie kwestie rynkowe, tego w jaki sposób, albo nawet te kwestie płacowe, prawda? Do tego, w jaki sposób motywować to i później znowu mapować te stanowiska na płace, prawda? Są organizacje, one są turkusowe, prawda, w których na przykład, no nie wiem, wszyscy są równi i o płacach decyduje cały zespół, prawda? To też są takie organizacje. Tam na przykład, nie wiem, takie poziomy seniority może niekoniecznie są też potrzebne, bo na przykład wszystko jest jawne, tak? Albo nie wiem, albo może być to kwestią, że tak powiem, jawnej dyskusji całego zespołu. Łącznie z tym, jakie później będzie wypadkowa tego, ile kto będzie później zarabiać, albo co będzie robić. To też może być, bo istnieją też tego typu, nie pamiętam jak się nazywa książka, pracować chyba inaczej się nazywa, o tych kolorach organizacji, tych czterech albo pięciu kolorach organizacji i o tych turkusowych organizacjach. Dosyć ciekawa lektura. Myślę, że można poczytać i nawet też słyszałem o kilku firmach tego typu na rynku, które funkcjonują w IT. Więc to ja myślę jeszcze takie, bo to też nie poruszyliśmy, czy te standardy są nienaruszalne. Moim zdaniem można je zmieniać. Raz na jakiś czas trzeba je na pewno rewidować, ale też nie za często. I co, i liczba stanowisk? To chyba zależy tak naprawdę, to tylko tak naprawdę zależy od tego, jak się kształtuje nasza organizacja. W razie czego zawsze można dodać stanowiska, prawda? Tak, bo może się okazać, że potrzebujemy więcej stanowiska, bo w drugą stronę, że na przykład teraz jest, nie wiem, jakiś kryzys na rynku, tak, musieliśmy, nie wiem, straciliśmy część projektów. Już też nie potrzebujemy tyle na przykład stanowisk, tak? No, różne generalnie sytuacje mogą Chyba się nie wiem, wydarzyć. czy. Znaczy, powiem tak, bo co. Przepraszam, co innego są poziomy seniority, prawda? Szeregowania i staranie się mapowania poziomu wiedzy na stanowiska i też, że tak powiem, na płace.
A co innego jest to, czy ktoś jest, że tak powiem, potrzebny w zespole, czy nie, ze względów płacowych, prawda? Bo na przykład, no nie wiem, jesteśmy firmą produktową i nie stać nas na przykład na utrzymanie, powiedzmy, zespołu takiej wielkości, bo jest to na przykład dla nas duży koszt. I ten koszt jest znaczącym kosztem działania operacyjnego naszej firmy. To są, moim zdaniem, to są dwie rozdzielne rzeczy. I im dłużej też pracuję, tym uważam, że firmy, które poszły sobie tak jak na przykład Google albo wydaje mi się, że chyba też było w Capgemini coś takiego, że te nazwy stanowisk nie były, one nie miały swoich nazw jako takich, tylko albo część miała tylko nazwy, ale tak naprawdę one miały oznaczenia tam liczbowo-literowe. Na przykład, nie wiem, S1, S2, S3, S4, czy tam później, w zależności od tego, jaka tam była ta pierwsza litera, to tam była, powiedzmy, nie wiem, czy ktoś był deweloperem, czy był, powiedzmy, menadżerem jakiegoś szczebla i tak dalej. W zależności od tego, kto był jak zaszeregowany, to miał jakieś dodatkowe przywileje w firmie albo nie. Było to, ale to fajne, że jak ktoś na przykład przychodził i mówił, jestem, powiedzmy, S3 na szerokim rynku, to nie niósł ze sobą tego takiego, Bagażu. tak, tego takiego niezdefiniowanego znaczenia danego słowa, na przykład senior albo seniorka. No bo S3 jest, powiedzmy, charakterystyczny dla firmy A. No i nie da się tam, że tak powiem, tego. I to już, że tak powiem, troszeczkę, okej, dobra, to może przekonajmy się, kim tak naprawdę jesteś, to sobie tak ładnie teraz na przykład porozmawiamy. Bez tych takich przedni, od razu już tych takich oceniania po okładce, prawda, albo tego, że a skoro ktoś tutaj był seniorem, to zobaczymy. O, pójdziemy, weźmiemy na warsztat, przepytamy, bo u nas, żeby zostać seniorem, to trzeba nie wiadomo co umieć, a ktoś pewnie tutaj przyszedł. Albo w drugą stronę, że ojej, ktoś jest tutaj senior, a u nas to tam, to w sumie to chyba to ta osoba będzie lepsza. Okazało się, że ta osoba jest, powiedzmy, technicznie lepsza niż weryfikator techniczny albo weryfikatorka. Więc Tak, ale wiesz tak. co, bo to, teraz jeszcze jak tak o tym myślę, to też działa trochę w drugą stronę, bo jeżeli się rozrośniesz i teraz inne osoby firmy z branży wiedzą, że na przykład u ciebie są wysokie standardy, tak? Czyli na przykład tam, nie pamiętam dokładnie tej numeracji, ale tam w Google jest tych 9 stopni, ten szósty na przykład już jest taki dosyć wysoki, tak? I dla ludzi z Google ogólnie płacą więcej, tak? I teraz... Tak. No, jeżeli jesteś już jakimś tam, na jakimś stopniu, no to mogą się spodziewać jakiegoś zestawu umiejętności, tak? I teraz, jeżeli ty sobie jako firma na przykład się rozrośniesz i wiadomo, że na przykład u ciebie ciężej dostać pewne poziomy, że na przykład u kogoś to jest regular, raczej senior, a u ciebie to jest na przykład regular, i teraz osoba wychodzi z takiej firmy, ty patrzysz, okej, okay, on pracował tam, dobra, ten gostek musi ogarniać na przykład, nie? Tak, tylko zobacz, wzięliśmy sobie teraz za przykład bardzo dobrze znaną firmę, o której są pisane książki, filmy i tak dalej, robione. Ogólnie Google jest znany, chwali się tymi swoimi poziomami i to, w jaki sposób ten Google robi, szereguje i tak dalej, to wycieka na całą, że tak powiem, na całą branżę. I nawet pewnie na branżę jakieś tam, na inne też branże z usług. Ale jeżeli mamy firmę, która jest duża, prawda, ale nie jest tak znana na świecie jak Google, no to w tym momencie już, że tak powiem, to już nie mamy tego zrozumienia, prawda? Chyba, że ktoś na przykład, no nie wiem, był, pracował i wie, jak to wygląda w tej firmie, a dobra, to jak tu już coś tutaj masz, to powiedzmy tam, nie wiem, D4, to znaczy, że no to już jest nieźle, prawda? To znaczy, że to już trzeba, musiałeś trochę tej pracy jednak włożyć w to, żeby to Tak, sprawdzić. ale weźmy nawet Spyro, tak? Ja jak ze znajomymi, którzy tam pracują w innych firmach, rozmawiałem, to bardzo często słyszałem taką opinię, że do nas ciężko się dostać. Że Może. te rekrutacje są no, widocznie jakieś cięższe, czy sprawdzamy, nie wiem, jakieś inne umiejętności, albo jakieś mocniej weryfikujemy, niż może to robią jakieś konkurencyjne firmy. Tak. I to Może też jest jakieś, tak widzisz, być. informacje, tak? Nawet wśród po prostu programistów samych. Pamiętam, kiedy dołączałem do Spyro tych kilka ładnych lat temu.
Jak jeszcze wszyscy mieściliśmy się w jednym takim większym open space'ie i na tych pierwszych takich spotkaniach, pamiętam, jak gdzieś wychodziliśmy sobie wieczorem na piwo i tak dalej, to pamiętam, jak wysoki poziom tej początkowej kadry był. I tak naprawdę myślę, że ten poziom, że tak powiem, się też wtedy przez to, jak, że tak powiem, się firma rozrastała, ona też została, że tak powiem, na tym odpowiednim poziomie, bo też zaczynały tą firmę. Nie budowaliśmy tego rzeczywiście od tego, że byliśmy grupą juniorów i wszyscy urośliśmy razem z tą firmą, tylko już były tutaj zatrudnione osoby, przyszły i zaczęły budować tą firmę. Już były w innych firmach i znały to, i miały już odpowiednie tutaj seniority. Z drugiej strony byłem też w firmie, w której było widać, że zaczynali po prostu od kadra rosła razem z firmą. I zaczynali od osób, które przyszły świeżo po studiach. I te osoby na przykład w danej firmie pracowały już, nie wiem, 5-7 lat od samego początku. I już miały dużą tą wiedzę, ale na przykład to była ich jedyna firma, w której pracowali. Na przykład, jeżeli były już później kontakty z osobami, które przepracowały sobie i widziały to, w jaki sposób działają niektóre rzeczy w innych firmach, no to mogę powiedzieć tak, na pewno światopogląd na to, co się dzieje w tym biznesie, był na pewno węższy niż osób, które, no nie wiem, przepracowały, miały swoją karierę składającą się, nie wiem, z dwóch czy trzech firm. I jeszcze kilku innych projektów, tak na przykład jak w software house'ach. Więc to też jest ważne i to też buduje pewnego rodzaju doświadczenie, prawda? Bo mamy różne te doświadczenia. I w tym momencie na przykład tutaj te kwestie związane z tym, w jaki sposób to seniority później tutaj może być troszeczkę inaczej wtedy, prawda? Istnieje szansa, że te osoby się rzeczywiście burzliwie rzeczywiście szkolą w międzyczasie i są na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na rynku, ale może być też taka sytuacja i też widziałem takie projekty, w których dane osoby są od kilku lat i one jak przyszły i pracowały jak juniorzy i nie było nikogo innego, kto pokazuje, w jaki sposób można było pracować lepiej, tak po 7 latach pracują ciągle tak samo. I jak ktoś przyjdzie i powie, że można to zrobić lepiej, to wtedy taką osobę, że tak powiem, uciszają. Mówi, nie, 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 a my to robimy to w taki sposób, bo nikt nie będzie tego rozumiał. Ty to napiszesz w taki sposób, ten kod jest nie do utrzymania. Czemu? No bo nikt nie wie, co on robi. Ja mówię, ale to jest prosta konstrukcja, taka standardowa, która jest normalnie wpisana. Nie, u nas się tego tak nie robi, bo nikt tego nie rozumie. Serio. Słyszałem takie rzeczy. Nie potrafią być też firmy, które działają w taki sposób, więc no, bywa różnie. Ja na pewno polecam wszystkim, żeby sprawdzać się szeroko, prawda? Patrzeć, czy porównywać, mieć znajomych po innych firmach, po innych projektach. Nawet jeżeli jesteśmy w dużym software house, rozmawiajmy z tymi ludźmi z innych projektach, bo to warto wymieniać się tą wiedzą, zobaczyć, co się dzieje też w innych firmach. I jest pełno źródeł na internecie do tego, gdzie osoby rozmawiają, spierają się, pokazują wiedzę i tak dalej. Można chodzić na konferencje. Tak, na meetupy jakieś, nie? Zapytać Meetupy. prelegentów na przykład, tak? Wtedy bardzo często taki prelegent jest podpisany, tak? Czyli już wiemy na przykład, że on, dobra, robi w jakiejś firmie, a w tej firmie ma jakieś stanowisko, bo gdzieś tam na slajdach przynajmniej wrzucił, tak? Tak. Będzie sobie pogadał z nimi, sobie patrzysz taki benchmark, rzucisz mu jakieś parę pytań, nie? I zobaczysz, jak on odpowiada. Dobra, Dokładnie. on jest na tym poziomie, a nie, kurde, on tego to ogarnia, tamto nie. Albo na przykład może być tak, że on się specjalizuje w jakiejś wąskiej dziedzinie, nie? Jakichś innych ma na przykład jakieś takie mniej więcej pojęcie. Dokładnie. I tak jak też tutaj było tutaj też w tej naszej agendzie, czy trzeba umieć wszystko? No, niekoniecznie, prawda? To wszystko zależy. Na pewno warto mieć dobrze dopracowany zestaw umiejętności, który jest wymagany do naszej codziennej pracy. I to jest must have. I być też przygotowanym, i na pewno też, to też pokazuje to, w jaki sposób ktoś już był i pracował, i tak dalej, czy jest doświadczony w zdolności adaptacyjne do nowych sytuacji. W szczególności w software house'ach.
Wiecie, potrafią się zmienić te projekty i nagle robimy kwadraty, a teraz będziemy robić kółka. Koniec. Będzie już zupełnie co innego. I jak się do tego dostosować? Czy zrobimy to szybko, czy to będzie bolesne, czy to nie będzie bolesne, czy w ogóle nawet nie zauważymy żadnej zmiany, tylko a dobra, projekt, tak projekt, zaczynamy robić, prawda? To też jest ważne. Albo to, że trzeba się czegoś douczyć, prawda? Zdobyć jakiś certyfikat i bazować na swojej wiedzy, albo na przykład wiedzieć, jak korzystać z pomocy innych. Bardzo ważna rzecz. Tak, no i myślę, że tak można było podsumować, nie? Że to takie standardy trochę, no, generalnie pomagają, tak? Firmie się odnaleźć, innym osobom zaklasyfikować w jakiś sposób te osoby, no i też budować jakoś taką ścieżkę kariery w taki sposób, aby te osoby nie czuły się jakieś pokrzywdzone, czy te konkretne osoby, czy też osoby w zespołach, tak? Czy inne osoby w firmie, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że ktoś jest powiedzmy na stanowisku A, ale robi 10 lat, a ktoś przyszedł na to stanowisko i jak to ma się do tego, co ja robię, nie? To też jest jakaś Dokładnie. taka forma wyróżnienia bardzo, bardzo często. Jak najbardziej. Myślę, że jak jesteśmy małą organizacją i mamy zatrudnionych kilka osób, to nie trzeba tego od razu spisywać. To się wszystko kształtuje dopiero i tak dalej. Ważne, żeby ludzie mieli poczucie tego, że wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Że nadajemy na tych samych falach i jeżeli korzystamy z jakichś skrótów myślowych typu regular, senior, lead, trainee i tak dalej, to wiemy, po czego się po takiej osobie spodziewać. I jeżeli zapytamy dwie czy trzy osoby, to te dwie czy trzy osoby mniej więcej powiedzą nam to samo. Prawda? Nawet Czyli, jeżeli że. to nie jest spisane, bo to jest tak naprawdę pierwszy krok, nie? Bo tak samo jak my zaczynaliśmy te standardy, znaczy jak Spyro się, to na początku przecież też nie było standardów, my to Była wiedza wprowadziliśmy, nie wiem, plemienna. po kilku latach chyba te standardy, takie Jak oficjalne najbardziej. weszły. I co my zrobiliśmy? Tak naprawdę wzięliśmy grupę osób, które tam, część, które takie, nie wiem, core, które są powiedzmy jakieś mocne w organizacji, część chętnych, tak? I się zastanowiliśmy, no dobra, jakie są wymagania, nie? Po prostu na dane Tak. stanowisko i generalnie usiedliśmy i spisaliśmy to. I było to też o tyle fajne, że to też nie było spisane i ta grupa nie składała się powiedzmy z osób, które piastują najwyższe stanowiska, tylko był cały przekrój. Był przekrój, byli juniorzy, nie pamiętam czy byli, chyba byli, ale byli seniorzy, byli regularzy, byli pryncypalowie, właściwie cały przekrój tego wszystkiego do tego, żeby dało się to sprawdzić. To jeszcze poszło do szerszych konsultacji i jest jakieś narzędzie, po czym ta wiedza plemienna tak ciągle istnieje i tak ona jest w użytkowaniu, ale zawsze można się podeprzeć Tak, bo to jest czymś takie pisanym. ustrukturyzowanie, tak? Bo wcześniej tak mniej więcej był jakiś konsensus niepisany, tak? Tak. No, tylko że po prostu to jest taka forma oficjalnego spisania. Dobra, tu masz taki zestaw umiejętności i plus to daje dla innych osób, na przykład dla ciebie, tak? Tak. Jakieś argumenty, tak? Że teraz możesz dać komuś inne stanowisko, a to nie jest na zasadzie, dobra, wydaje mi się, że jesteś seniorem, tak? Bo masz takie, tylko masz konkretne argumenty i teraz wiesz, jeżeli nawet ktoś, nie wiem, powiedzmy, PM się nie zgadza z tym, a do niego idziesz, no słuchaj, ale ten Tak. gostek spełnia to, no, musimy mu dać tego seniora, nie? To jest świetne narzędzie, które sprawdza się w sytuacjach konfliktowych. Czyli na przykład ja rekomenduję, a ktoś nie rekomenduje, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy sytuację, że wszyscy się zgadzamy, to nawet nie trzeba po to sięgać, prawda? Mówimy, okej, dobra, wtedy sięgamy do tej wiedzy plemiennej. Tu też ważne do tego, bo też kręcimy się dookoła tego, ale to też powiedzieliśmy. Skoro tu w tych zasadach seniority też jest pewna uznaniowość zawsze, bo mówimy o tym, że no, ludzie nie działają w taki sposób, że nagle ja przyjdę i powiem sobie: cześć, nazywam się Wiktor, mam 80 tutaj procent z danej checklisty, proszę teraz mnie nazywać seniorem wszyscy dookoła, ale a wszyscy mi Tak, ale dookoła. generalnie to jest uznaniowe, tak? Bo nawet jak robisz rekrutację, kandydat ci nie podpasuje czy coś tam, to możesz mu zadać trudniejsze pytanie i po prostu będziesz się starał upierdzielić, tak, żeby pokazać, że ty nie masz tej Można, wiedzy, nie? I ale to to jest też, takie ale jakby bardzo osobiste, tak?
Ale zobacz, jak się na przykład robi rekrutację i też to, jak na przykład uczestniczę w tych rekrutacjach od kilku lat, to w czasie takiej rekrutacji tak naprawdę potrafimy być oceniani przez kilka osób i tych ocen mamy kilka. I to nie jest też tak, że no, ostateczne zdanie ma osoba, która zatrudnia, prawda? Ale taka osoba może bazować na kilku ocenach, prawda? To jest też fajna sprawa. Okej, dobra. Na rekrutacji taka osoba została zaszeregowana na takie seniority, na przykład rozmowie technicznej wyszła o wiele niżej, ale na przykład, nie wiem, na rozmowie menadżerskiej czy tam rozmowie z PM-em wyszło na to, że tu jest znowu ta ocena wyższa, prawda? No to wtedy na przykład zastanowimy się, dlaczego na przykład poszło to w taki sposób na rozmowie technicznej. I może, nie wiem, trzeba zrobić dogrywkę, a może zobaczymy, jakie padły pytania, prawda? Wtedy patrzymy się dokładniej do tej rozpiski, o czym myśmy tam rozmawiali, prawda? Albo zapytamy takiego kandydata, kandydatkę, czemu ci nie poszło, bo to tak poszło. Myśleliśmy, że tak wyjdzie i w tym momencie no, zapytamy i wtedy to osoba nam może powie, ale ja nie znam się na tych finansach, bo ja siedzę i od dziesiątków lat siedzę w tych rakietach kosmicznych i na tym się znam i świetnie programuję w tych rakietach kosmicznych, ale finansówka to nie jest mój konik. I mówimy, a dobra, prawda? I w tym momencie możemy już sobie zupełnie, mamy na przykład otwarcie do tej ścieżki kariery. I co ja na przykład wtedy potrafię zrobić? Mówię, dobrze, to zróbmy sobie to w taki sposób, że skoro ty pracujesz przy tych rakietach kosmicznych, a my robimy tutaj głównie finansówkę, zróbmy ten okres przejściowy. Na razie będziesz mieć to niższe seniority, prawda? A ty mi w tym momencie pokażesz, w tym jakimś tam czasie, gdzie myśmy się dogadali, że ty rzeczywiście zasługujesz na to stanowisko. I w tym momencie z automatu mówię, przychodzimy i patrzymy się. Jest? Jest, dobrze, spoko, rzeczywiście, nie ma żadnej krzywdy, prawda? Piszemy, nie ma żadnego problemu, zmieniamy to stanowisko, jest okej. Okay. Jeżeli jest inna sytuacja, mówię, no to w tym momencie na przykład, nie wiem, wyznaczamy sobie dalsze prace, prawda? Albo w międzyczasie gdzieś sobie patrzę, mówię, no chyba nie idzie, prawda? Albo dana osoba mi mówi, no nie idzie mi, chyba rzeczywiście jednak, chyba rzeczywiście to co ja robiłem tam, w tej firmie, to rzeczywiście jest to robione jednak inaczej. I tam na przykład poziom był zaniżony, prawda? W porównaniu do tego, co tutaj było. Różne scenariusze pisze życie. Czy ktoś mi tak powie, że nie, no to jest chyba, miałem zaniżony poziom, to ja się nie spotkałem, raczej nikt tak nie powie. Ale może tak być, prawda? To, że to o tym nie powiemy, to nie oznacza, że gdzieś tam między wierszami na przykład coś takiego nie wyjdzie, albo z obserwacji. Więc jak jesteśmy większą firmą, to raczej to spisujmy sobie, prawda? Albo chociaż spisujmy sobie te takie najważniejsze rzeczy, prawda? Jak już wiemy, jesteśmy na tyle, że już wiemy konkretnie, dokładnie potrzebujemy ludzi od szablonu, to spiszmy sobie dokładny szablon. Ale to też musi przyjść biznes i biznes musi nam przyjść i powiedzieć, kogo chce zatrudniać. Czy chce zatrudniać ludzi od szablonu? Czy potrzebuje ludzi uniwersalnych, bo sami nie wiemy dokładnie, co będziemy robić, prawda? Bo dostajemy różne zlecenia. I to jest chyba kwintesencja tego wszystkiego, co tutaj trzeba o czym rozmawialiśmy. I też ważna sprawa jest taka, czy nam pasuje praca od szablonu i stanowisko od szablonu, czy może praca od szablonu i tak dalej, to nie jest jednak coś, co nam pasuje, prawda? Bo nie wiem, nudzimy się szybko i potrafimy się znudzić taką szablonowością. Albo szablonowość w momencie, kiedy chcemy później zmienić pracę, potrafi być dużym problemem. Bo jeżeli jesteśmy w firmie, która ma własny produkt, własne standardy, jest ogromna, ona może przygotowywać świetnie do pracy w danej firmie. Ale kiedy chcemy pójść na rynek, to okazuje się, że nagle, że jesteśmy znowu z tymi juniorami, bo Tak, świetnie bo od pracujemy. 10 lat No nic nie tak. tego wiedzy nie aktualizowaliśmy. Tak, ale za to jesteśmy świetnie dopasowani do danej firmy, w której pracowaliśmy wcześniej, prawda? Do dużej, małej firmy, na przykład informatycznej, która robi swoje produkty.
i ma swoje Albo własny branżę system. się znamy, nie? Domenę danej firmy. Tak. Ale istnieją też takie pułapki tego, że wpadamy w to takie minimum lokalne, no i później po wyjściu na przykład okazuje się, że no nie jesteśmy jednak dostosowani do tego. Ten świat poszedł, my te seniority tutaj mamy, ale tak jakbyśmy w tym takim hiatusie byli troszeczkę zamknięci w tej lodowej bryle. Roztopiliśmy się, a jestem super seniorem i nagle okazuje się, że junior wie tak naprawdę tyle. To, że ja nie potrafię zrobić roboty juniorskiej w danej firmie, bo nie wiem, bo tam są jakieś nowe JavaScripty, prawda? A ja nie wiem, piszę w JS-ie trójce i nie wiem, co to są te takie śmieszne strzałki. Nie wiem, co to jest. Nie umiem. No, tak, no, I mogą być takie sytuacje, tak, no, po prostu, no, jak są jakieś stare projekty, jakieś firmy, które utrzymaniowe takie, nie, typowo, które w jakichś starych technologiach, a co się zdarzają, no, bo jak działa tak, o, systemy są na tyle duże, żeby przepisanie ich to jest pewnie lata, jak można dziesiątki lat w niektórych wypadkach. tak, dlatego też warto, dlatego też fajnie, że tutaj wspomniałeś o tym, o tych meetupach na przykład, prawda? Synchronizujmy się, porównujmy się, czy rzeczywiście, co się dzieje na tym rynku, prawda? Czy może rzeczywiście, czy Czy ja jesteśmy na jeszcze wiem, bieżąco? o czym tam Tak. oni gadają, rozumiem, czy już przestałem rozumieć? Dokładnie, czy ja rzeczywiście jestem na tym stanowisku, bo pracuję, bo rzeczywiście jestem w tej firmie, jestem na tym stanowisku, a jakbym już chciał, no to już tak naprawdę jestem wypadnięty z rynku, czy rzeczywiście jakbym gdzieś już poszedł dalej, to rzeczywiście jestem w miarę na tym samym poziomie. To też jest dosyć, to też Ja jest też bym dosyć ważne. polecił. Benchmarkować się, chodzić od czasu do czasu sobie na rozmowy rekrutacyjne. Nie musisz się zatrudnić w tej firmie konkretnie, tak? Tylko po prostu idziesz, dobra, jestem teraz seniorem, i czy inni na rynku uważają mnie za seniora, tak? I wtedy masz benchmark, jeszcze dostaniesz informację zwrotną. Słuchaj, masz to, tego nie umiesz, tak? A jak sobie pójdziesz do pięciu firm i pięć potwierdzi, albo cztery potwierdzą, że jesteś seniorem, jedna, że nie, no to duże prawdopodobieństwo, że jednak jesteś na przykład, tak? Raczej, no, masz weryfikację generalnie jakąś tam z rynku. Jest weryfikacja, można też, no tak jak mówiłeś, tutaj na meetupach, konferencjach, prawda, zobaczyć, czy, no nie wiem, czy ja jestem w stanie porozmawiać z innymi ludźmi na dane problemy, prawda, podzielić się tutaj, zobaczyć, czy, ojej, rozmawiam z architektem z Microsoftu, prawda, potrafię z nim powiedzieć, on się na mnie patrzy jak na kogoś, kto, nie wiem, odkrył Amerykę, a on tam siedzi już dawno się zajmuje jakimiś innymi rzeczami. Trafią być takie sytuacje. No już na Można z Marcie tego. jest. Tak, można korzystać z czegoś takiego. Ważne, żebyśmy pamiętali, że każdy rozumie te labelki inaczej. One najczęściej są niezdefiniowane. A dla wielu osób mają bardzo duże znaczenie. I to są chyba te takie najważniejsze rzeczy, które po tych wielu latach pracy się nauczyłem. To jest ważne i można to łatwo zepsuć. O, tak powiem. Głupimi pomysłami i nieodpowiednim zachowaniem można to bardzo, bardzo zepsuć, a to jest tak naprawdę, to są słowa, to są pewne określenia, ale te określenia potrafią no, nieść no, bardzo, no, bardzo dużo. No, potrafią mieć znaczenie dla innych osób, prawda? I potrafią, że tak powiem, emanować też na całą grupę, prawda? Bo od razu też niosą pewien ładunek informacyjny dla tych innych osób. I mówią też, że ktoś kogoś już kiedyś uznał za. I to jest też ważna sprawa. To może będzie mi łatwiej wtedy wpasować się w to środowisko. To jest chyba takie podsumowanie z mojej strony, jeżeli chodzi o te seniority. Tak, ty myślę, że chyba moglibyśmy na tym skończyć. Takie, no, fajnie myślę, że to podsumowałeś. Wiktor, dzięki za Super. rozmowę. Myślę, że fajna rozmowa wyszła. Jeżeli się podobało, dajcie lajka w górę, subskrybujcie kanał również, jeżeli się podobało. I zadawajcie pytanie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to z chęcią postaramy się na nie odpowiedzieć. Myślę, że Wiktor także się udzieli. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. Super. Dzięki serdecznie i do zobaczenia.